Cześć, oglądacie kanał o skokach narciarskich. Krzysztof Niedzielon, kłaniam się nisko. Zapraszam na relacje z konkursu, z drugiego konkursu Pucharu Świata w Klingental. Będzie to relacja głosowa, która rozpocznie się około godziny 16. Teraz rozpoczęła się seria kwalifikacyjna przed dzisiejszymi zawodami, zatem w formie takiej tekstowej możecie tutaj oglądać sobie, śledzić to, co dzieje się na skoczni w Klingental, a my usłyszymy się już przed godziną 16. Także serdecznie zapraszam do oglądania, śledzenia mojej transmisji, mojej relacji. Tak jak tutaj widać na ekranie, ważna informacja. Maciej Kot został zdyskwalifikowany za kombinezon, a konkretniej za jego rozmiar i dlatego zniknął też z tabelki tutaj wyników, jeżeli chodzi o tych, którzy się zakwalifikowali, bo Maciej miał już zapewniony awans po swoim skoku. No niestety Macieja Kota w dzisiejszym konkursie nie zobaczymy. Andrzej Stękała jest pewny już kwalifikacji. Czekamy na kolejnych naszych zawodników. Może tylko tutaj pokażę. 25 numer startowy Paweł Wąsek, 35 Dawid Kubacki, 39 Piotr Żyła. Zatem zostawiam Was z tą relacją tekstową i na dobre słyszymy się przed 16. Już w pełnej takiej relacji głosowej serdecznie zapraszam. Zakończyła się już seria kwalifikacyjna do drugiego konkursu Pucharu Świata w niemieckim Klingental. Po raz drugi kwalifikacje w ten weekend wygrywa Japończyk Ryoyu Kobayashi. Miał, podobnie zresztą jak drugi Fettner, najlepszą odległość kwalifikacji 131,5 metra. A nie, przepraszam, 134 jeszcze skakał i to z niższej belki startowej Domen Prevc. No tutaj różnice też w przelicznikach za wiatr musiały zrobić swoje, no bo Preuß miał odejmowane punkty, ale głównie zawodnicy mieli punkty dodawane, nawet po kilkanaście punktów, jak w przypadku Piusa Paszke. No trochę zaskakujące wyniki tych kwalifikacji, ale myślę, że to nie należy sobie tutaj jakoś brać za jakiś wielki wyznacznik. Trochę ten wiatr kręcił, trochę było przerw przy poszczególnych skoczkach, ale jakoś te kwalifikacje się udało przeprowadzić i miejmy nadzieję, że podobnie będzie w przypadku konkursu. Zatem Kobayashi przed Fettnerem, Domenem Preucem, kolejni to Wellinger, Laniszek, Forfang, Preuß, Peter, no i dopiero 8. Stefan Kraft w tych kwalifikacjach, 9. Pius Paszke, 10. Michael Hajbek. Piotr Żyła, podobnie jak we wczorajszych zawodach, zajął 11. miejsce, skoczył 127,5 metra. Miał trochę problemów w locie, korygował lot, więc ta odległość przy tych perturbacjach i tak dość dobrze wygląda. 14. miejsce Dawid Kubacki, 125 metrów. No i szukamy kolejnych Polaków na liście startowej. Paweł Wąsek jest 33 w kwalifikacjach, a 34 Andrzej Stękała skoczyli odpowiednio 118,5 oraz 125 metrów. Warto zwrócić uwagę, że Andrzej Stękała miał aż 16 odjętych punktów za wiatr, więc dobrze trafił, jeżeli chodzi o podmuchy. No i niestety Maciej Kot, który ze swoim skokiem zakwalifikowałby się do konkursu, został zdyskwalifikowany za kombinezon, za jego rozmiar, podobnie jak w przypadku Amerykanina Erika Belshowa. No to za nami kwalifikacje. O 16:00 rozpoczyna się konkurs. Mam nadzieję, że dalej będziemy go razem już śledzić. Ja już wtedy tak na dobre pojawię się tutaj z relacją głosową. Zatem 4 Polaków w dzisiejszym konkursie. Kwalifikacje wygrał Ryoyu Kobayashi. Do usłyszenia jeszcze za kilkanaście minut. Przed 16:00 będę tutaj ponownie z Wami. Cześć, tutaj Krzysztof Niedzielon, KN, kanał o skokach narciarskich. Witam serdecznie wszystkich widzów. Już teraz wizualnie i głosowo się z Wami witam i zapraszam na konkurs, szósty już konkurs tego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Niemieckie Klingental, skocznia o rozmiarze 140 metrów. Tutaj możecie zobaczyć sobie jeszcze tabelkę z kwalifikacjami, zatem wygrał je Kobayashi po raz drugi, no i zobaczymy, czy uda się to przełożyć na konkurs. Kobayashi był wczoraj trzeci. Zaskakujące trochę wyniki, ale wiatr troszeczkę nam kręcił na skoczni w Klingenthal. Fettner drugi, Domen Prevc trzeci. No i tak to wygląda. 11 najlepszy z Polaków Piotr Żyła. Potem na 14 miejscu był Dawid Kubacki. Na 33, 34 Paweł Wąsek, Andrzej Stękała. Niestety Maciej Kot bez awansu do konkursu w związku z tym, że był zdyskwalifikowany za nadmiarowy kombinezon. Jeszcze tutaj chwilka, bo widzę, że muszę przełączyć tabelkę, żeby była aktualna, już nie z kwalifikacji. Może zrobimy to w ten sposób, żeby tutaj móc sobie to przygotować, więc witam serdecznie wszystkich widzów w międzyczasie. Oczywiście zachęcam do zostawiania łapki w górze, jeżeli chcecie tutaj też pomóc rozhulać te transmisje i będziemy już za chwilkę emocjonować się tym, co najważniejsze, czyli tutaj startami w konkursie Pucharu Świata. I proszę bardzo, już tutaj jestem o 16, czyli za minutę powinna rozpocząć się rywalizacja. Jeszcze z tych ogłoszeń parafialnych, że tak się wyrażę, no to serdecznie oczywiście zachęcam Was do zostawiania łapek w górze, do subskrybowania mojego kanału. No i jeżeli chcecie jeszcze go wspierać, można w opisie tego streama, tej transmisji w pierwszej linijce zobaczyć sobie link do serwisu Buy Coffee i przez serwis Buy Coffee, czyli taką wirtualną kawę, też możecie wspierać mój kanał. Zatem już za chwilkę początek rywalizacji, emocje będą tutaj, mam nadzieję, sięgały zenitu również ze względu na występy naszych zawodników. Szkoda mi bardzo Macieja Kota, bo treningi już od piątku miewał naprawdę dobre albo bardzo dobre. Zresztą to też jest w przypadku Andrzeja Stękały, no ale potem czy to w kwalifikacjach, czy w konkursach nie byli w stanie tego potwierdzić. No może uda się na przykład dzisiaj Andrzejowi Stękale zapunktować po raz pierwszy. No i rozpoczyna to wszystko reprezentant Kazachstanu Daniil Wasiliew. Już w powietrzu prawie 90 km na godzinę. No i skok niezbyt daleki, ale też nie jakoś bardzo krótki. 108 metrów, no to jest tak co najwyżej bardzo przyzwoicie jak na tego zawodnika. Dość niska nota, 78, 74,8 punktu. Zatem Wasiliew, który był 45 w kwalifikacjach, no raczej ciężko będzie mu ten poziom w konkursie przeskoczyć. Belka 17, czyli dużo wyższa niż zawodnicy startowali wczoraj, no ale też jest wiatr tylny. Choć akurat teraz miał trochę odjętych punktów za wiatr Wasiliew. No dobrze, ale teraz Andrzej Stękała. No i miejmy nadzieję, że to będzie taki skok, który da mu przynajmniej nadzieję na awans. Dobra prędkość, 91,3. Wysoko wyszedł z progu. No i chyba dobrze skoczył Andrzej Stękała. Dość dobrze. 124,5 metra skacze 28-letni zawodnik z Dzianisza. Jak noty, to czemu tylko po 17, 17,5, 16,5 punktu? Troszkę tego nie rozumiem. Wydawało się, że telemark był i to dość dobry, ładnie, dość elegancko Andrzej Stękała sobie leci. Spoglądam jeszcze, no był telemark, nie było jakiegoś bardzo odjazdu, więc jak dla mnie te noty są zdecydowanie za niskie. 110,3 punktu. Andrzej Stękała skoczył całkiem nieźle, ale czy to jest coś, co będzie dawało nadzieję na wejście do drugiej serii? No to jeszcze oczywiście musimy poczekać. Tomofumi Naito, 30-letni reprezentant Japonii, no i skacze bardzo podobnie jak Andrzej Stękała, a nawet wychodzi na to, że tyle samo. Także zobaczymy, jak noty, no dość podobne, nawet trochę wyższe, jak było z wiatrem. Ta kompensacja jest tutaj inna, miał tutaj dodane punkty akurat 1,8 albo 1,6 właściwie. 1,8 jednak. 1,8 Stękała miał tylko 0,2, zatem tutaj jednak różnica na korzyść Tomofumi Naito o 2,6 punktu jest lepszy od Andrzeja Stękały. Więc Naito, który dotychczas no, jeszcze nie punktował w tym sezonie Pucharu Świata, skoro jest lepszy od Andrzeja Stękały, no to może się okazać, że to będzie jednak za mało. Ale oczywiście pożyjemy, zobaczymy. Punktów Pucharu Świata nie zdobywał jeszcze w tym sezonie Francesco Czekon, który też nie zawsze nawet wchodził do konkursu. Daleko przykładów trzeba szukać było, tak między innymi wczoraj. No a teraz skacze też dość słabo. 116,5 metra to jest druga od tyłu nota. 99,1 punktu włoskiego zawodnika, więc raczej bez szans na wejście do finałowej serii. A tymczasem Roman Kołdelka, no tutaj przynajmniej jeżeli chodzi o Klingental, no to jak na razie, no i właściwie ogólnie rzecz biorąc starty w Pucharze Świata rodzynek, był jeszcze w Lillehammer. Roman Kołdelka, 97 na progu, trochę niestabilnie w locie, ale dość solidnie, chyba przekroczył nieznacznie 120 metrów Roman Kołdelka, więc może być ciężko z przeskoczeniem Tomofumi Naito i Andrzeja Stękały, którzy dość podobnie skoczyli na tę samą odległość. Oczywiście tutaj była różnica w punktach i notach. Już trochę odstaje od tego Roman Kołdelka, którego nota to 101,7 punktu za 120,5 metra. Roman Kołdelka z Czech, 34-letni zawodnik z Lomnicy nad Popelką, jest w tej chwili trzeci. Pokonał Francesco Czekona, ale był słabszy od Andrzeja Stękały i Tomofumi Naito. No a teraz Fatih Arda Ipcioglu. Ipcioglu, który był 51 w kwalifikacjach do wczorajszego konkursu. Jak będzie teraz, dość wysoko wyszedł z progu, ale to chyba taki standard już u tego zawodnika. Obiera dość wysoką parabolę i potem brakuje mu tej prędkości i może wysokości nie brakuje, ale właśnie chyba tej prędkości, bo spada z dość wysoka i w tej chwili wylądował na 118 metrze, 96,3 punktu Ipcioglu, minimalnie tutaj 30 odjętych punktów za wiatr. Ipcioglu jest w tej chwili piąty, przegrywa jeszcze z Czekonem, jest tylko lepszy od Daniła Wasiliewa z Kazachstanu. Więc no, całkiem nieźle na razie wygląda ta próba Andrzeja Stękały. A teraz pierwszy z Norwegów, Fredrik Willumstad, 98,8 na progu. Trochę niespokojny, taki zachwiany lot. Nie jakoś bardzo, ale nie było to bardzo stabilne i takie równe, takie spokojne. I też nie przełożyło się na odległość. Willumstad skoczył 113,5 metra. Też to jest zawodnik, który nie punktował jak na razie. Był bliski temu w Lillehammer, gdzie zajął 32 miejsce. W tej chwili jest szósty. Willumstad traci aż 25,2 punktu do prowadzącego wciąż Tomofumi Naito. Czy Naito i Stękała to są zawodnicy, którzy mają szansę na 30? No zobaczymy. Jak na razie no, rokują w tym względzie. A czy rokuje Jewhen Marusiak? Oj, rokuje! To niemałe zaskoczenie, co zrobił teraz Marusiak. Ciekaw jestem, jak wiatr. No tutaj praktycznie go nie było. 0,04 metra na sekundę, zatem tu jakaś będzie minimalna wartość punktów odjętych za wiatr w przypadku ukraińskiego 23-letniego skoczka. No, pokazuje minus 0,4 punktu, 127,5 metra. No, to jest niemałe zaskoczenie, bo najwyższa lokata w tym sezonie to 35 miejsce. w drugim konkursie w Lillehammer, no a teraz objął prowadzenie z przewagą 3,7 punktu Jewhen Marusiak, no i on na razie jest tym pretendentem do finałowej 30, ale czy to jest faktycznie duża szansa, no to zobaczymy. Tate Franz, zawodnik, który ma już jeden punkcik w Pucharze Świata, punktował trochę niespodziewanie w drugim konkursie w Ruce, teraz skoczył 120,5 metra, też przy minimalnie tutaj sprzyjającym wietrze 0,6 punktu odjętych za wiatr. Tate Franz w miarę zadowolony ze swojego skoku, ale jest w tej chwili czwarty, przegrywa i to dość znacząco nawet z Andrzejem Stękałą. Marusiak, Naito, Stękała to pierwsza trójka w tej chwili. No i myślę, że tutaj dobrym punktem odniesienia co do skoku Andrzeja Stękały będzie Lovro Kos ze Słowenii, który wczoraj był 30, więc to już jest zawodnik, który zapunktował. 91,2, świetna prędkość na progu i wyśmienicie, wspaniale, kapitalnie skoczył Lovro Kos przy nieco lepszym wietrze, bo miał 0,35 metra na sekundę pod narty, ale skoczył aż 142,5 metra. 142,5 metra, no to to, co zrobił Naito i Stękała przy tym skoku Lovro Kosa wygląda, no może nie blado, ale zdecydowanie słabiej. I to będzie kolosalna zapewne przewaga, bo miał aż 145,7 punktu. Notę łączną pokonuje Naito o 29,1 punktu. No, ty miał też piękny 19,5, ale zasłużył, bo ten zawodnik skakał naprawdę bardzo elegancko. No i jak z belką, chyba nie wygląda mi, żeby została tutaj zmniejszona i bardzo dobrze. Niech ci zawodnicy mają też szansę dobrze startować. Tymczasem Remo Imhoff to młody 20-letni reprezentant Szwajcarii. Zapunktował w pierwszym konkursie w Lillehammer. Teraz skacze też dobrze, 127 metrów. No i ciekawa sprawa, że Imhoff akurat ma dodane punkty za wiatr, aż 7,5 punktu, co też sprawia, że tutaj ta odległość nabiera innej wartości, ale oczywiście przegrywa z Lovro Kosem o 22,1 punktu, ma 123,6 Remo Imhoff, ale ta odległość też już rokuje na finałową 30. No, Andrzej Stękała będzie musiał poczekać i obawiam się, że jednak to będzie troszkę brakować reprezentantowi Polski. No, ale to jeszcze musimy poczekać i zobaczyć, jak będą spisywać się inni zawodnicy. Etu Nussiainen, Finlandia, 26-letni zawodnik. No i to jest zawodnik, który teraz zwiększa szanse na to, że Andrzej Stękała ewentualnie wejdzie do finałowej 30, bo skacze tylko Fin 114 metrów. No tutaj mocniej zawiał wiatr z tyłu, jeszcze takie rozjechane lądowanie, że tak powiem, narty się troszkę rozjechały po próbie telemarku i Nussiainen jest bardzo nisko. Jest dopiero 8 w tej chwili z notą 107 punktu, no tutaj najwyższa rekompensata. Jakie tu mamy różnice? Lovro Kos miał odjętych 3,8 punktu, Nussiainen dodanych 12,5. Dzisiaj mamy trochę loterię. Alex Insam, reprezentant Włoch, już w powietrzu, on skoczył za to dość solidnie, dość dobrze, no i skoczył tyle samo co Andrzej Stękała, no to jestem bardzo ciekaw noty po 17,5 punktu, 51 punktów miał za noty Andrzej Stękała, jak będzie w przypadku Aleksa Insama, no i Insam jest wyżej, Insam jest niestety wyżej przy takiej samej odległości, ale też ma oczywiście dodane punkty i to głównie robi różnicę. W tej chwili Insam jest trzeci, przegrywa z Kosem i Imhoffem, wygrywa z Jewhenem Marusiakiem. No i teraz Andrea Kampreger, 22-letni zawodnik, dla którego to jest właściwie pierwszy sezon w Pucharze Świata, już zapunktował dwa razy. Był 36 w Lillehammer, 28 w Ruce, ale wczoraj 50 jak będzie teraz, 91 km na godzinę. Takie trochę turbulencje w locie miał reprezentant Włoch i nie skoczył zbyt daleko, 118 metrów, ile punktów dodanych. 6,2 punktów, więc ten wiatr teraz jest tendencja do tego, żeby wiał z tyłu. Jest dziesiąty Andrea Kampreger z notą 99,6 punktu. Andrzej Stękała utrzymuje szóste miejsce jak na razie. Jeszcze kilka skoków i zacznie się nam już to klarować, ale mówię, już teraz widać, że Andrzej Stękała, jeżeli w ogóle marzy o wejściu do finałowej serii, no to jest, no będzie którymś tam w kolejce. Andrew Urlaub, Stany Zjednoczone, 146 metrów powinien skoczyć, żeby prowadzić. To oznacza, że znowu ten wiatr miałby sprzyjać. Dość wysoko leci Andrew Urlaub, ale skoczył poniżej punktu K, czyli poniżej 125 metrów reprezentant Stanów Zjednoczonych. 121,5. No i tu porównujemy, czy to będzie lepiej czy gorzej w przypadku noty Andrzeja Stękały. Jest 9, jest za Andrzejem Stękałą reprezentant Stanów Zjednoczonych, bo on akurat miał odjęte punkty za wiatr, 2,6 punktu, nota łączna 101,1. Także niewielkie szanse reprezentanta Stanów Zjednoczonych na wejście do finałowej serii. No chyba, że tu jeszcze będą dziać się jakieś no, niespodziewane sytuacje, ale no, miejmy nadzieję, że nie. Arti Aigro to kolejny zawodnik na liście startowej, dość ładnie, wydaje się, leci, miał dobrą prędkość w powietrzu, no i on przekroczył punkt konstrukcyjny, nie był to może jakiś genialny skok, ale naprawdę bardzo solidny, ten 24-letni zawodnik punktował w drugim konkursie w Ruce, był 25 Arti Aigro, co mu daje jak na razie 6 punktów, w tej chwili jest trzeci. Także jest przed Andrzejem Stękałą, jest za Kosem, który dalej prowadzi, pewnie długo jeszcze będzie prowadził, Imhoffem, no i Aigro tutaj jest przed Aleksem Insamem. Kasper Iwalto to zawodnik z numerem 24. Oczywiście tutaj to może być troszeczkę mylące, ponieważ mamy numery z kwalifikacji oczywiście, bo jeśli kwalifikacje odbywały się zaraz przed konkursem, to te numery nie są zmieniane, więc tutaj jeszcze na te rozstrzygnięcia będziemy musieli poczekać, kiedy już będą pewniacy do wejścia do finału. No i kolejny dość dobry skok przekraczający punkt K, Kasperiego Walto, 20-letniego zawodnika, który rozpoczął sezon, wrócę od punktów, od 24 miejsca, ale to był jego jak na razie jedyny dorobek. No teraz ciężko. Będzie ciężko, 116 nota, miał 129 metrów, więc odległościowo wydawało się, że dobrze, ale tutaj odjęte punkty za wiatr, co nie jest dla niego okolicznością sprzyjającą. Andrzej Stękała na 8. miejscu w tej chwili po 17 skokach, no to naprawdę będzie ciężko, już sobie to trzeba jasno powiedzieć, no ale może Paweł Wąsek, skoro nie Andrzej Stękała, razem są w pokoju w Klingental, w pokoju hotelowym, dość ładnie leci Wąsek, no i to wyglądało, że było dobrze, że było daleko, wydawało mi się, że ładnie leci, ładnie się wyłożył na nartach, no ale właśnie, słowo klucz, wydawało się, 126,5 metra, odjęte punkty za wiatr, 2,6, także teoretycznie sprzyjające, 24 setne tutaj metra na sekundę pod narty i Paweł Wąsek jest w tej chwili dopiero 8. No to jest słabo. Jest zaraz przy Andrzeju Stękale Paweł Wąsek. Niewiele ich tam różni, niecałe 2 punkty. Zatem Polacy, no niestety, na razie tutaj z niewielkimi szansami na wejście do finałowej 30. Tymczasem Giovanni Bersadola już w powietrzu, ale też nie był w stanie przeskoczyć 120 metrów. No, jest mocno z siebie niezadowolony Bersadola, był 24 we wczorajszym konkursie, co dawało nadzieję na to, że dzisiaj znów będzie mógł zapunktować i poprawiać swoją pozycję. 22-letni reprezentant Italii, ale w tej chwili jest dopiero 9 i co ważne jest... Nie, rozdzielił. Niestety minimalnie przed o 90 punktu lepszy od Andrzeja Stękały, przegrał z Pawłem Wąskiem, co ważne, no ale to mówię, to jeszcze są wciąż bardzo niskie pozycje, dużo zawodników jeszcze musiałoby słabiej skoczyć, żeby tutaj Polacy mieli nadzieję na to, żeby wejść do drugiej serii. No a dość często bywa w tej drugiej serii Simon Amann, 42-letni zawodnik ze Szwajcarii, no legenda skoków narciarskich, był 28 wczoraj, a punktował łącznie 3 razy w tym sezonie i teraz może być o to ciężko. Jak z wiatrem. On akurat miał dodane punkty za wiatr, więc troszkę to jest, a nawet więcej niż troszkę pomocny, no bo przy 125 metrach jest lepszy na przykład od Artiego Aigro, który miał metrów 129. Walto też miał 129, jest dużo niżej. Simon Amann jest w tej chwili trzeci, 125 metrów, równo punkt konstrukcyjny, no i 6,6 punktów dodanych sprawia, że no jakieś tam nadzieje na wejście do finału są. Ren Nikaido to też zawodnik, który dość dobrze się spisał wczoraj, był 21. No i pięknie poleciał Ren Nikaido. Ciekawe jak z wiatrem. Wskaźniki pokazują, że wiatru jakby nie było, bo jest 0, jeżeli chodzi o pomiar i kompensację ewentualną, plus minus. 134,5 metra skacze Ren Nikaido i w tej chwili przegrywa z Lovro Kosem. Zadowolony trener Japończyków Kento Sakuyama o 14,6 punktu z notą 131,1 punktu jest za Lovro Kosem ze Słowenii. Lovro Kos jest już pewny wejścia do finałowej 30. No a zobaczmy, ile tutaj brakuje naszym. Także niestety raczej nie ma co liczyć na to, że zobaczymy Pawła Wąska i Andrzeja Stękałę w finale. Tymczasem Junshiro Kobayashi, który tu bardzo dobrze w Klingental skacze, no i teraz też skoczył ładnie, daleko, około 130 metrów, ale pojawiła się już taka wirtualna, ciemna linia, która wyznacza mniej więcej ile trzeba skoczyć, żeby wejść do finału i on wylądował przed tą linią. 129,5 metra nie daje w tej chwili wejścia do drugiej serii, bo znowu... A nie. Myślałem, że miał punkty odjęte, ma dodane, ale 1,8, nie jakoś bardzo dużo. Kobayashi jest w tej chwili czwarty, oczywiście Junshiro 123,4 punktu. Tutaj widzę, że jest pytanie o Polaków, no w tej chwili Wąsek będzie 11, Stękała 13. Kolejny z reprezentantów Finlandii Nikko Kytosaho, lat 23, już w powietrzu. Wydaje się, że też może być to niezły skok, ale aż tak dobrze nie było. W okolicach 125 metrów wylądował, co w tej chwili raczej nie da pozycji gwarantującej, czy dającej nawet jakieś duże, czy nawet niewielkie szanse na wejście do drugiej serii. Kytosaho jest dopiero 10, no ale wygrywa z Polakami. Marne to pocieszenie dla niego, marne też zarazem dla nas. 126,5 metra miał Kytosaho i okazuje się, że no zależy od wiatru, ale żeby tutaj spokojnie marzyć o wejściu do finału, trzeba skoczyć około 130 metrów. Choć w przypadku Imhoffa przy dobrym tutaj podmuchu niby z tyłu, tak, dodatnich punktach, no też można było skoczyć 127, tymczasem Kilian Peier też skoczył w okolice tego, co trzeba, żeby skakać dalej jeszcze dzisiaj, a tymczasem mamy informację o dyskwalifikacji Eetu Nuusiainena za rozmiar kombinezona i też już Finn spadł tutaj na ostatnie miejsce, no przypomnę, że Erik Belshow w kwalifikacjach, niestety Maciej Kot z tego samego powodu zostali zdyskwalifikowani. Kilian Peier 127 punktów, 128 metrów. Jest w tej chwili trzeci za Kosem i Nikaido i będzie Peier w drugiej serii. Rośnie forma Kiliana Peiera. Punktował już w ostatnich właściwie trzech konkursach. Wczoraj był 26. To na pewno cieszy, bo to barwna, sympatyczna postać. Tymczasem już w powietrzu Daniel Huber skoczył tak na granicy tego, co trzeba skoczyć, żeby zapewnić sobie w tej chwili wejście do drugiej serii. No, co do tych dyskwalifikacji jeszcze, no niestety potwierdza się to troszkę, że tendencja jest taka, że albo to w kwalifikacjach, tam z początku listy startowej zawodników typu Kot, Belshow, prawda? Nuusiainen to też nie jest orzeł, że tak powiem, skoków narciarskich. Finlandia to nie jest nacja, która jest bardzo czołowa. Rzadko się zdarza, że ci najlepsi są dyskwalifikowani. No niestety chyba no, albo nie ma powodów, albo może tutaj wolą takich zawodników nie ruszać. Daniel Huber po swoim skoku na 127 metrów jest szósty, bez kwalifikacji w tej chwili, a zobaczymy, co zrobi Daniel Andre Tande. ten zawodnik no teraz skoczył dobrze. Jest jeszcze dość nierówny jak to Norwegowie, nie ma jeszcze może jakiejś wybitnej formy. Daniel Andre Tandew, no wczoraj był 27, co pokazuje, że to jeszcze nie są wyniki pewnie jakich by oczekiwał, ale w tej chwili jest drugi za Lovro Kosem, bo skoczył ładnie, 130,5 metra, miał 7,5 punktów dodanych za wiatr, co też jest bardzo ważne, żeby daleko skoczyć z możliwie dużą rekompensatą, no i co prawda aż o 13,8 punktu pokonuje, w sensie przegrywa z Lovro Kosem, no ale wskoczył przed Rena Nikaido z Japonii. No i pierwszy z reprezentantów Niemiec, Martin Hamann. Im dalej w las, tym gorzej. Nawet w Lillehammer w drugim konkursie był poza 30, ale wczoraj 29 miejsce tego 25-latka z Niemiec, który najlepszy wynik w Pucharze Świata, 10 miejsce miał właśnie w Klingental w 2001 roku. Teraz chyba mniejsze podmuchy wiatru z tyłu, albo nie, inaczej, pewnie mocniejsze, bo musiał krócej skoczyć. Tak, rekompensata 11,3 tutaj wskazuje, a skoczył 123 metry Martin Hamann i w tej chwili nie będzie to raczej miejsce premiowane wejściem do drugiej serii. Jeszcze będzie musiał chyba poczekać, jest trzecim oczekującym, bo jest 9 po swoim skoku na 118, w sensie nota 118,7 punktu, jest ex aequo z Artim Aigro z Estonii. No a teraz Dawid Kubacki, no bo tutaj nie martwmy się tym, że Niemiec nie wchodzi do drugiej serii, przynajmniej na razie. Ważne, żeby Dawid Kubacki, no chyba zelżał ten wiatr, trzeba skoczyć daleko, 140 metrów, żeby prowadzić, no i ładnie leci Dawid, ale zabrakło tej odległości. Myślałem, że to będzie zdecydowanie dalej, a to było na granicy zapewnienia sobie wejścia do 30, ale okej, dobrze, jeszcze spokojnie, jeszcze tutaj się nie napalajmy, 128 metrów, ostatecznie będzie 3,40 punktów dodanych, 123,8 to jest jego nota, oceny sędziowskie dość dobre, 18,5 punktu, no ale to daje w tej chwili 5. miejsce, okej, może być pewien niedosyt, ale spokojnie. Najważniejsze, że jest Polak w 30. Przypomnę, że wczoraj Dawid był 15. Zrobił, że tak powiem, rekord tego sezonu. Na razie jeszcze nie są to super wyniki, ale najważniejsze, żeby punktować. Kos, Tanden, Nikaido, Peier, Kubacki na 5. miejscu. Kubacki rozdzielił 2 Szwajcarów, Peiera i Imhoffa. A tu już Kristoffer Eriksen Sundal z Norwegii i też skoczył tak na granicy awansu. Wczoraj był 23, więc całkiem solidnie, choć już był w drugiej dziesiątce w tym sezonie i to 3 razy Kristoffer Eriksen Sundal. No i co? 124 metry jest dopiero 17 Kristoffer Eriksen Sundal, 112,6 punktu, zatem bardzo nisko. I czy on nawet przegrał z Pawłem Wąskiem? Nie, jest ex aequo z Pawłem Wąskiem, 112,6 punktu. Raczej bez szans na finałową serię Andrzej Stękała w tej chwili 20. No to teraz prawie Polak, chciałoby się powiedzieć, władający językiem polskim, trenujący w Polsce, ożeniony z Polką, Władimir Zograwski, 30-letni podopieczny Grzegorza Sobczyka. No i Zograwski niestety słabo. Wczoraj był 35. No i tutaj zapowiada się, że może być podobnie, w sensie nawet jeszcze gorzej, w sensie no, nie będzie go w drugiej serii, możemy sobie to już powiedzieć z niemalże z pewnością. 119,5 metra zaledwie skoczył Zograwski, miał 2,4 punktów dodanych, więc teoretycznie ten wiatr tutaj bardzo nie przeszkadzał, 0,15 metra na sekundę w plecy. No to nie był dobry skok jakoś. W Klingenthal Władimir Zograwski obniżył loty i przez to oczywiście ma niższe noty. Jesteśmy po 30 skokach, jeszcze 20 przed nami. Na tę chwilę ci zawodnicy są pewni awansu. Lovro Kos, Daniel Andre Tandew, Ren Nikaido, Kilian Peier, Dawid Kubacki, Remo Imhoff, Junshiro Kobayashi, Daniel Huber, Simon Eman, Arti Aigro i Martin Hamann. Zatem z tego co widzę, tak, raczej nie mamy tutaj nowych nazwisk, jeżeli chodzi o kwestię punktowania. Na razie zapewnili sobie awans do drugiej serii ci, którzy dotąd już punktowali w Pucharze Świata. Dobrze, łyk wody za mną i możemy jechać dalej. Jeszcze konkurs nie został wznowiony, jeszcze pojawił się przedskoczek. Ja nieustannie zachęcam Was do zostawienia łapek w górze. Jeżeli oglądasz transmisję, jeżeli Ci się podoba, no to bardzo proszę o tę łapkę, proszę też o subskrypcję mojego kanału i zapraszam Was na czat, gdzie możecie oczywiście na bieżąco komentować to, co dzieje się na skoczni w Klingental. Kolejnym zawodnikiem na liście startowej jest Domen Prevc. Coraz lepiej radzi sobie ten zawodnik, choć właściwie miał jedną wpadkę w Lillehammer, gdzie się nie zakwalifikował do jednego z konkursów, ale kilka razy był już w drugiej dziesiątce. Jak będzie teraz Domen Prevc? No i skacze powyżej 125 metrów. On jest z siebie niezadowolony. Wczoraj był 13. Domen Prevc, a teraz skacze 130 metrów. O, akurat on miał punkty odjęte, więc tym bardziej te 130 metrów nie będzie jakieś tutaj imponujące noty. 18, 17,5, 18,5. Ta 18,5 oczywiście nie wejdzie. Zatem, który będzie Domen Prevc? Dopiero 9. No właśnie, 130 metrów, jedna z lepszych odległości dzisiaj, ale daje dopiero 9. miejsce. Domen Prevc oczywiście będzie w drugiej serii, ale ta pozycja nie będzie zbyt dobra. No to teraz ostatni z biało-czerwonych, Piotr Żyła. Wczoraj 11 w konkursie, dzisiaj 11 w kwalifikacjach. Miał trochę problemów w kwalifikacyjnym skoku po wyjściu z progu. Teraz to wygląda stabilnie i mam nadzieję, że też przełoży się na odległość. No skacze dobrze Piotr Żyła. Nie tak błyskotliwie jak w pierwszej serii wczoraj, kiedy miał 137 metrów, ale teraz przy dodanych punktach, 2,1 punktu, skacze 132 metry. No jest dobrze, jest solidnie to. Może dać drugie miejsce, no bo cały czas zawodnicy skaczą z 17 belki startowej, dość dobra prędkość. Na progu Piotra Żyły 91,4. No i jest 4. No myślałem, że może nawet lepiej. No tak, ale Nikaido miał przecież lepszą odległość. Tandem miał więcej punktów za wiatr, co zrobiło mu różnicę przy niższej odległości. Piotr Żyła jest w tej chwili 4. za Lovro Kosem, Danielem Andre Tande, Renem Nikaido, a przed Kilianem Peierem. Piotr Żyła i Dawid Kubacki będą w drugiej serii. No i niestety będą to jedyni zawodnicy, którzy zakwalifikują się z Polaków do finału. A tymczasem Antti Aalto skoczył 126 metrów. Ten Fin, no właściwie najbardziej doświadczony z kraju tutaj Tysiąca Jezior, z Suomi, bo już ma 28 lat. 17. pozycja dopiero Anttiego Aalto, 1,6 punktu dodanych za wiatr tutaj nie były pomocne i Aalto jest 4. z oczekujących. Zatem Aalto może mieć problem z zapunktowaniem. Wczoraj był 22 i dzisiaj dużo gorzej. Alex Insam wciąż pierwszym oczekującym. Johan Andre Forfang, on tutaj miewał już dobre skoki, no ale w konkursie wczoraj był 22, też nie za bardzo poszło mu w serii kwalifikacyjnej. Jak będzie teraz, 91 na progu, też dość tak nisko nad zeskokiem leciał, ale uleciał z tego dość dużo. Johan Andre Forfang, ja powiedziałem, że w kwalifikacjach nie było najlepiej, ale przecież był 6. To akurat muszę się tutaj skorygować, więc w kwalifikacjach było dobrze. Teraz też jest solidnie, 131 metrów, 2,9 punktu dodanych i jest za Piotrem Żyłą, co ważne. Jest za Piotrem Żyłą Johan Andre Forfang, tak, jego nota to 129,6 punktu. No, spodziewałem się tutaj, że w kwalifikacjach mieliśmy trochę zaskoczeń, trochę takich przetasowań, bo ten wiatr przeszkadzał, no ale już widzimy, że Lovro Kos będzie na dość wysokim miejscu stosunkowo, biorąc pod uwagę, że był 30 wczoraj, no i można się spodziewać, że troszkę słabiej Piotr Żyła będzie jak w serii kwalifikacyjnej. No ale zobaczymy, co zrobi Granerud, który tutaj nie błyszczy w kwalifikacjach, też nie było za dobrze, ale teraz naprawdę solidnie skoczył Halvor Egner Granerud. Był dopiero 29 w kwalifikacjach, wczoraj 16, a teraz skacze 130,5 metra 26-letni reprezentant Norwegii i to jest już naprawdę solidna odległość. Dość sporo punktów dodanych, 6,6 punktu. Dzięki temu będzie przed Piotrem Żyłą, choć skoczył krócej. Jest między nimi trochę różnicy, dokładnie z tego co widzę 0,9 punktu, ale wciąż nikt nie może ruszyć trójki Kos, Tande, Nikaido. Czy zrobi to Gregor Deschwanden? Granerud jest czwarty po swoim skoku, piąty Piotr Żyła, ósmy Dawid Kubacki. Rusza do boju już Gregor Deschwanden, doświadczony 32-letni skoczek ze Szwajcarii. Świetna prędkość, 91,8 km na godzinę. No i Deschwanden skacze wyśmienicie. Wczoraj wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w karierze. 7. miejsce. Wcześniej był 7. w 2017 roku w Niżnym Tagile. A teraz skacze 138 metrów. Co prawda tutaj wiatr nie był jakimś tutaj nie był jakąś przeszkodą, 2,1 punktu tylko dodanych, zatem no, przeszkadzał mało w tym sensie, ale jeszcze to na Lovro Kosa nie wystarczyło. Opłaciło się Lovro Kosowi skoczyć na lekkim wietrze z przodu, bo przy 17 belce to idzie odlecieć. 141 punktów ma Gregor Deschwanden po skoku na 138 metrów, przegrywa z Lovro Kosem o 4,7 punktu. Mariusz Lindwig, on już całkiem dobrze zaprezentował się w Lillehammer, a wczoraj był 13, więc utrzymał, co prawda nie był w dziesiątce, tak jak w Lillehammer, ale zobaczymy jak teraz, no i też dobrze, solidnie, może nie tak błyskotliwie, nie tak dobrze jak przed momentem na przykład Gregor Deschwanden, ale 133 metry to też jest odległość, która tutaj pozwoli zająć miejsce w połowie 30, że tak się wyrażę, jeżeli już mówimy w kontekście awansu do finału. Noty po 18 głównie w przypadku Lindwika. No i jest trzeci. Wygrał Standen, też miał lepszą tutaj odległość, mniej punktów dodanych, no ale to jednak zrobiło różnicę, noty zbliżone i jest w tej chwili trzeci. Koc, Deschwanden, Lindwik, to pierwsza trójka. Piotr Żyła 7, 10 Dawid Kubacki. Jeszcze kilkunastu skoczków nam zostało. Teraz Manuel Fettner, który troszkę nierówno tutaj skacze. Teraz małe takie zawirowanie w powietrzu. Na szczęście nie jakieś takie brzemienne w skutkach, które by mu jakoś bardzo wytraciło prędkość albo zdestabilizowało ten lot. Wczoraj był 20 Manuel Fettner, a teraz skacze 133,5 metra. 133,5 metra Manuel Fettner, co jest oczywiście dość dobrą odległością. No, podobnie jak w kwalifikacjach miał 131,5 metra, zajął drugie miejsce, wtedy skakano z 14 belki w przypadku Fettnera, a teraz jest piąty po swoim skoku, więc już wiadomo, że tak dobrze jak w kwalifikacjach nie będzie. Fettner jest za Danielem Andre Tande, a przed Renem Nikaido z Japonii. No to teraz Timi Zajc ze Słowenii. Wczoraj był 18. W kwalifikacjach to nie było jakieś oszałamiające miejsce, bo 38, ale teraz to wygląda dużo lepiej. No i skoczył bardzo solidnie, bardzo, no trzeba powiedzieć, bardzo dobrze skoczył Timi Zajc. To jest 134 metry w przypadku słoweńskiego 23-latka, zawodnik, który już startował z sukcesami w Pucharze Świata, bo ma 11 podiów, 3 zwycięstwa, 3 drugie miejsca i 5 miejsce. Oczywiście mistrz świata z dużej skoczni w Planicy. No i teraz, no ale zobaczcie, 134 metry. On akurat miał odjęte punkty za wiatr, więc tutaj, że tak powiem, spropsowałem go za odległość, a jednak punkty za wiatr troszkę go w tej klasyfikacji obniżyły. Jest przed Piotrem Żyłą na 8. miejscu. Piotr Żyła jeszcze trzyma się w dziesiątce, ale pewnie już niedługo. Tymczasem Peter Preuß to już ten bardziej doświadczony 31-letni skoczek ze Słowenii, ładna, wysoka parabola lotu, no i skoczył też powyżej 130 metrów. No, on dołożył, więc 136, ale też punkty odjęte. No to zobaczymy, jak to będzie się miało do tego, co zrobił Timi Zajc. No, skoczył o 2 metry dalej Preuß od Zajca, jeżeli chodzi o no, podobna wartość odjętych punktów, 2 z groszami, no i właśnie jest 6. Peter Preuß po swoim skoku, choć to jest 3. odległość dnia. No ale tutaj ten wiatr i przeliczniki dzisiaj mają zdecydowanie więcej do powiedzenia. Ciekawa sprawa, bo tutaj w tabelce zniknął, w sensie jest jeszcze Daniel Andre Tande, ale dlaczego nie jest na zielono? Może to jakiś błąd tabelki. No i zobaczymy. Tymczasem Andrzej Laniszek ze Słowenii. No i pięknie wczoraj skakał 146 metrów w drugiej serii i potwierdza wysoką formę. Zobaczymy, co z tym Danielem Andre Tande. Może jakaś dyskwalifikacja, ale nie wiem, tutaj po prostu zniknęło Q, że tak powiem, z jego tabelki, ale tymczasem jak sobie poradził Andrzej Laniszek? ...141,5 metra, bo tutaj jakiś był pewien przestój w tej tabelce, 146 metrów, 141,5 metra, przepraszam, Andrzej Laniszek oczywiście obejmuje prowadzenie z notą 147,3 punktów. Słoweńcy zaczynają nabierać wiatr w żagle. Laniszek przed Kosem prowadzi, Laniszek dołożył jeszcze do noty Kosa 1,6 punktu. Ok, tutaj jak się okazuje, się chyba były błędy w tabelce. Tande wrócił z literką Q, także chyba tutaj żadnej dyskwalifikacji nie będzie. Hajbek już w powietrzu. Austriak nieznacznie przeskoczył 125 metrów. Michael Hajbek. No tutaj mamy jakiś błąd. Pokazuje się Daniel Czofenik, znaczy jako kolejny oczywiście, ale Daniel Wasilew, który dawno temu skakał. Zatem no zaraz zobaczymy, ile ten Hajbek miał. A już się pokazało. 129 metrów, 4,4 punktów dodanych i dopiero 14 miejsce. Ciekawa sprawa, że przy dość dobrej odległości tak niska nota. Dziwna sprawa, swoją drogą. No cóż, mam nadzieję, że to nie jest żaden błąd w systemie. Choć faktycznie tutaj zawodnicy skakali powyżej 130 metrów, więc to jednak ta odległość robi różnicę. A tymczasem Daniel Czofenik, który słabo tutaj skakał i w kwalifikacjach, i wczoraj też było bez strzału, a teraz bardzo ładnie skoczył Czofenik. No, miał najsłabszy wynik wczoraj z całego dotąd sezonu, był 19, a teraz skoczył 132 metry. No okej, no to jest dopiero 15 miejsce w tej chwili, bo miał akurat odjęte punkty za wiatr, 2,4 Czofenik. No ale no, to już przynajmniej patrząc na samą odległość wyglądało całkiem przyzwoicie. Stefan Laje to jest kolejny zawodnik, który powinien się pojawić na belce startowej. 14 miejsce wczoraj miał 31-letni reprezentant Niemiec. W styczniu skończy 32 lata. Ma niby korzystny wiatr, bo pokazuje, że trzeba skoczyć 145. No i odleciał Stefan Laje. Odleciał w okolice punktu H. 138 metrów. To jest bardzo dobry skok Stefana Laje. Przepraszam. Stefan Laje 138 metrów. Odjęte punkty za wiatr, więc to pewnie nie da miejsca pierwszego albo drugiego. Tak się spodziewam. No tak. Jest w tej chwili 4. za Laniszkiem, Kosem, Deschwandenem, przed Mariuszem Lindwikiem. Traci do Laniszka 11 punktów Stefan Laje, ale to był naprawdę solidny skok. No i co? Już oczywiście jesteśmy wśród najlepszej 10 Pucharu Świata, a teraz zwycięzca kwalifikacji. Czy Ryoyu Kobayashi, skoro już Geiger przełamał zwycięstwa Krafta czy Kobayashi, który był już na podium, wygrywał obie serie kwalifikacyjne, łapie tę formę. No i pięknie skoczył teraz Kobayashi w okolice 140 metrów, 140 metra, dokładnie 139 Kobayashi. No więc pewnie jeszcze to nie są skoki na wygrywanie, w szczególności, że no 2,3 punktu dodanych to nie wystarczy na to, żeby pokonać Słoweńców. Kto by pomyślał, że 30 wczoraj Lovro Kos będzie w pierwszej serii lepszy od Ryoyu Kobayashiego. 144,5 punktu. Japończyk Laniszek prowadzi przed Kosem i Kobayashim, który wyprzedził Gregora Deschwandena. No to teraz można powiedzieć, nie licząc oczywiście Czofenika, który już skakał, drugi najmłodszy zawodnik z tej czołowej dziesiątki, bo głównie tutaj mamy zawodników po 30, albo w okolicach 30. Jan Herl ma lat 25, rocznik 98. Wczoraj był 10, jak sobie teraz poradzi już w powietrzu, 91,2 km na godzinę i to nie był jakiś wybitny skok Jana Herla. 129,5 metra, co prawda dodane punkty za wiatr 5,8, ale to i tak nie będzie bardzo wysoka pozycja austriackiego zawodnika. On, myślę, będzie nie do końca z siebie zadowolony. Może to być nawet gorzej od Piotra Żyły, choć tutaj miał więcej dodanych punktów za wiatr. No tak, jest gorzej od Piotra Żyły. Dopiero 15 w tej chwili jest Jan Herl, 127,4 punktu. Przegrywa nieznacznie z Johanem Andre Forfangiem. Już pokazała się informacja, że druga seria rozpocznie się o 17:07. Więc dość krótka ta przerwa będzie, dosłownie kilkanaście minut. No i teraz zawodnik, który wczoraj stracił podium, że tak powiem, w Pucharze Świata na rzecz Karla Geigera, Pius Paszke. 33-letni zawodnik z Niemiec. No w tym sezonie raz stał na podium Pucharu Świata w pierwszych zawodach w Ruce. No i to było jego pierwsze podium w karierze. Jak będzie teraz, ma mieć dodane punkty 4,5, więc jak dość daleko skoczy, to może być wysoko. No i Paszkę skoczył naprawdę dobrze, naprawdę solidnie, choć tej odległości jednak trochę będzie brakować. To nie będzie odległość na pierwszą trójkę na pewno. Nawet mimo dodanych punktów okazuje się, że jest ich 6,8. No, więc to może być ta okoliczność, która go nieco uratuje, ale spodziewam się, że przy 133,5 metra no to aż tak dobrze nie będzie. Paszke był z siebie nawet zadowolony po tym skoku. Jest piąty, tak jak się spodziewałem. Piąty, traci 9,7 punktu do prowadzącego Laniszka. Przegrał z Deschwandenem, jest przed Stefanem Laje o 1,3 punktu. Jego nota to 137,6 punktu. No to teraz Karl Geiger. Był 18 w kwalifikacjach, ale skakał w innym kombinezonie. Teraz już taki czarny kombinezon na zawody i będzie daleko. Ależ wspaniały skok Karla Geigera. To była taka może zasłona dymna, ale teraz skacze 141 metrów Karl Geiger. 141 metrów to może być atak na pierwsze miejsce. 2,6 punktów dodanych. Tam Laniszek z Kosem mieli odejmowane punkty. Zatem przy wysokich notach wszystkie po 19 od wszystkich sędziów, no to myślę, że Karl Geiger za chwilę obejmie prowadzenie. Był zadowolony oczywiście ze swojego skoku. Trudno się dziwić. Była to świetna, świetna próba. 16 setnych metra na sekundę wiatru w plecy. Tak, zdecydowanie, no może nie zdecydowanie, ale o 1,1 punktu Karl Geiger obejmuje prowadzenie, pokonując w tej chwili Andrzeja Laniszka przy aplauzie dość licznie zgromadzonej publiczności w Klingental. No w przeciwieństwie do Lillehammer tutaj już można poczuć klimat zawodów, no bo wiemy doskonale, że w Ruce to różnie bywa. Andreas Wellinger, ostatnio czwarty w drugim konkursie w Lillehammer i we wczorajszym w Klingental, 91,8 na progu. Jak będzie? No dobrze skoczył, ale to nie było tak błyskotliwie jak u Karla Geigera. No też to trzeba docenić. 137,5 metra to naprawdę dobry albo bardzo dobry skok, choć na ustach Wellingera tutaj rysuje się pewien niedosyt. Też niższe noty. Właściwie jedna niższa, 18, coś ten Amerykanin tutaj odbiega od normy, bo reszta sędziów dała po 19 punktów, więc liczą się te same noty za styl Wellingerowi co Geigerowi. No tutaj Wellinger 0,2 punktów ma dodanych za wiatr, czyli mniej od Geigera. No i też mniejsza odległość jest w tej chwili Andy Wellinger na 6. miejscu. Wicelider Pucharu Świata 6. No i co się wydarzy? 8. w kwalifikacjach był Stefan Kraft. No, zaskoczenie, nie zaskoczenie. Jeżeli będzie 8. po skoku konkursowym, to wtedy będzie można się martwić, w sensie Austriacy. Ale zobaczmy, co zrobi lider Pucharu Świata, choć już niepokonany. 91,4 na progu, ładnie leci, daleko, ale nie będzie chyba prowadził Stefan Kraft. Nie będzie może nawet w pierwszej trójce, choć miał 9,1 punktów dodanych. Także niesprzyjały mu warunki, mimo tego skoczył 134,5 metra, więc na tych punktach bonusowych dużo zyska, bo czołówka miała albo niewiele dodanych punktów, albo trochę odjętych, zatem no, czy to pozwoli mu zmieścić się na podium? No, 9,1 punktów to znacząca tutaj rekompensata, no ale poczekajmy, nie chcę tutaj podejmować się ocen, żeby potem się z nich wycofywać. Ładne noty, 19,5 punktu, ale jednak brakuje odległości. 5. miejsce Stefana Krafta po pierwszej serii. Traci 5,7 punktu do prowadzącego zwycięzcy wczorajszego konkursu Karla Geigera, który skoczył no naprawdę wyśmienicie. 141 metrów, co prawda najlepsza odległość pierwszej serii to o dziwo Lovro Kos, który wykorzystał wiatr pod narty i skoczył bardzo daleko, no ale w związku też z tymi przelicznikami Kos jest trzeci, no ale to jest sensacja, trzeba powiedzieć, bo Lovro Kos był wczoraj 30. W ogóle pierwszy raz startował w tym sezonie w Pucharze Świata, bo przypomnę, że został zmieniony, w sensie zastąpił Zigę i Jelara po Lillehammer. No i zobaczymy, czy będzie w stanie utrzymać podium. Tuż za nim Kobayashi, Kraft, Deschwanden, Wellinger, Paszke. Oj, mocne te plecy ma Lovro Kos. Jestem bardzo ciekaw, co wydarzy się w drugiej serii. Zatem dość ciekawa ta pierwsza seria. Mieliśmy kilka skoków powyżej 140 metrów, w okolice 140, może dzisiaj nie tak duże odległości, tak częste, no bo jednak ten wiatr nie jest aż tak sprzyjający. Oczywiście stosunkowo wyższa belka startowa, ale emocji nie brakowało. Najlepszym z Polaków Piotr Żyła, 17 po pierwszej serii, 132,5 metra, 23 Dawid Kubacki, 128 metrów. Życzylibyśmy sobie tego, żeby obaj nasi doświadczeni zawodnicy jeszcze się w drugiej serii podciągnęli, żeby jeszcze trochę zaatakowali swoje pozycje, żeby no, przynajmniej tutaj Dawid Kubacki wskoczył do drugiej dziesiątki. No, Piotr Żyła, kwestia tego, żeby w okolicy dziesiątki, no jest tam około 6 punktów, widzę. 6, tak, trochę więcej, więc nie będzie to łatwe, ale zobaczymy. Tutaj nie było może jakichś wielu zaskoczeń. Niestety Paweł Wąsek 37 po pierwszej serii, 40 Andrzej Stękała, skoki 126,5, 124 metry. Także połowicznie się cieszymy. 2 Polaków w finale, 2 poza drugą serią. No ale tutaj poza tym, że Nussiainen zdyskwalifikowany, ale właściwie no, Zografski, ale on też wczoraj nie punktował, więc nie ma jakichś takich bardzo dużych zaskoczeń. Może Eriksen Sundal, tak, że nie wszedł do finałowej 30 i Antti Aalto, więc no, były takie drobne niespodzianki, ale też bez większych sensacji. Skoki są w Klingental, ale bardzo bym prosił też użytkowników czata, żeby kulturalnie i na poziomie się wypowiadać, no, bez inwektyw. Bardzo o to proszę. Dobra, to jeszcze korzystając z tego, że zanim sobie zrobię przerwę, to od razu powiem wam, co działo się jeszcze dzisiaj w zawodach Pucharu Kontynentalnego i FIS Cupu. Zacznijmy może, no dobrze, zacznijmy od pań. Przypomnę, że 11 w sobotę była Nicole Kondrella, 24 Wiktoria Przybyła. Tym razem nieco słabiej, przynajmniej w przypadku Nicole Konderli, to znaczy szczególnie w przypadku Nicole Konderli, między innymi w przypadku Nicole Konderli może tak. Tutaj tym razem było 20 miejsce po skokach 77, 81 metrów, to przypomnę, normalna skocznia w Lillehammer, Puchar Interkontynentalny, więc no, okazuje się, że to zesłanie Konderli do drugiej ligi no, było uzasadnione, no bo nie robi tutaj niestety nasza zawodniczka szału. Wiktoria Przybyła była 39, 68 metrów skoczyła w pierwszej serii, 65 metrów, 41 miejsce Pauliny Cieślar. No to niestety Polki się nie spisały, no 3 razy punktowały, dwukrotnie Konderla, raz Wiktoria Przybyła, no ale to niestety nie nastraja optymistycznie. Przypomnę, że od tego sezonu tutaj FIS Cup pań i Puchar Kontynentalny zostały połączone w Puchar Interkontynentalny. I teraz tak, miałem to wam przygotować. Kolejne zawody. Tak, teraz będzie Puchar Kontynentalny. Już od razu mówię, że drugie miejsce w sobotę miał Aleksander Zniszczał, 7 dzisiaj był Polak, no wygrał Klemens Aigner, który rozpoczynał sezon w Pucharze Świata, a 2 razy stanął na podium, bo był 3. i 1. w Pucharze Kontynentalnym w Lillehammer. Tutaj Austriacy dominowali, bo Leitner był 2. 3. Jacques Mogel ze Słowenii. No zobaczymy, czy Aigner w związku z tym wróci do Pucharu Świata, może dopiero na turniej 4 skoczni to się okaże, ale Zniszczał też solidnie zapunktował, skakał dzisiaj 129,5, 130 metrów, więc tam no, dobre wyniki w kontekście tego, żeby spróbować powiększyć tutaj kwotę startową. 18 miejsce zajął dzisiaj Jakub Wolny w Pucharze Kontynentalnym, 29 Klemens Murańka. No i niestety w przeciwieństwie do wczoraj nie zapunktował Jan Habdas, 36, 38 Kacper Juroszek, 40 Tomasz Pilch i niestety 54. ostatni Klemens Joniak. Tak to wyglądało w przypadku Pucharu Kontynentalnego panów. I tutaj jeszcze miałem mieć przygotowane tak, jeżeli chodzi o FIS Cup, który też dzisiaj odbywał się w Kanderstegu w Szwajcarii. Wygrywał te zawody dzisiaj Stefan Embracher ze Szwajcarii. Tu też nawet nie dublet, a triplet można powiedzieć austriacki, bo Rainer był 2, Wergeter 3, a nawet 4 jeszcze Ulrich Wolfgenand w FIS Cupie w Kanderszteku. Najlepszy z Polaków, dość dobre 8 miejsce tym razem Łukaszczyk, skoki 101 i 104 metry. 18 w dzisiejszym FIS Cupie Kacper Tomasiak, 20 Adam Niżnik, 24 Tymoteusz Amilkiewicz, 30 Wiktor Szozda, więc kilku tych naszych zapunktowało. Niestety punktów nie zdobyli Marcin Wrubel, Klemens Staszel i Szymon Jojko. Tak to, drodzy, wyglądało. Tyle z raportu, jeżeli chodzi o niższe ligi skoków narciarskich. Tutaj jeszcze dopytujecie jak Polacy, więc przed przerwą jeszcze wam pokażę. Aha, tutaj już pokazała się lista startowa. Tak, zaraz wam powiem. No, na pewno, tak jak mówię, Paweł Wąsek i Andrzej Stękała poza 30. Zaraz wam powiem dokładne pozycje, żeby tutaj nie palnąć jakieś kłopoty. No tak, 37 był dzisiaj w pierwszej serii Paweł Wąsek, skoczył 126 metrów i pół, 40 Andrzej Stękała, 124,5 metra. Przypomnę, Dawid Kubacki 23, 128 metrów, Piotr Żyła 17, 132,5 metra. Także ja na chwilę znikam, chwila przerwy, 17:07 rozpoczyna się druga seria, zatem do usłyszenia, do zobaczenia i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną podczas drugiej serii. Cześć, witam ponownie. Jesteście na kanale KN, kanał o skokach narciarskich. Ja nazywam się Krzysztof Niedzielon. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dość licznie i chcecie razem ze mną śledzić konkurs Pucharu Świata w niemieckim Klingental. Drugi tego weekendu, szósty w tym sezonie. Na półmetku prowadzi Karl Geiger, mamy dwóch Polaków, 17 Piotr Żyła, 23 Dawid Kubacki. No na razie musimy się cieszyć z tego, że po prostu nasi są w 30. No nielicznie ci dwaj najbardziej doświadczeni, no bo Kamil Stoch trenuje trenował w Eisenerz i potem jeszcze w Zakopanem po weekendzie ma trenować. W Eurosporcie słuchałem, była rozmowa z Adamem Małyszem, prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i pytano go, czy są jakieś informacje z Eisenerz, że początkowo nie było to zbyt obiecujące, ale już w ramach dalszych skoków w miarę upływu czasu tutaj te skoki Kamila Stocha miały być coraz lepsze. No to jeszcze, miejmy nadzieję, potrenuje, jeżeli pogoda pozwoli. I tu prawdopodobnie chodziło o średnią Krokiew w Zakopanem po weekendzie. No i mam nadzieję, że już będzie na tyle w dobrej formie, że już będzie mógł pojechać do Engelbergu i próbować punktować w Pucharze Świata, bo pewnie na razie na to będziemy liczyć, na to będziemy się tutaj, z tego będziemy się ewentualnie cieszyć. Chłop, sezon lata wszystko, a kolejny sezon klapa, ale w sensie tutaj, Daniel, kogo masz na myśli? Sprecyzuj, proszę, były wyjątki Mały Żachonen i wiele innych. Jednosezonowcy. No, nie wiem konkretnie, kogo tutaj masz na myśli. Przed startem zaraz zaczynamy drugą serię. Zachęcam Was jeszcze do zostawienia łapek w górze i subskrybowania mojego kanału. Bardzo się cieszę, bo naprawdę co taka transmisja tutaj na kanale, to naprawdę jest bardzo dużo osób. Bardzo mnie to cieszy, że tak chętnie chcecie tutaj słuchać właściwie to, co dzieje się na skoczni i tutaj podglądać tabelę wyników. No cóż, rozpoczynamy drugą serię. Arti Aigro z Estonii, on był ex aequo z Martinem Hamannem na 29 miejscu, więc zobaczymy. Aż z 18 belki rozpoczęli rywalizację, tutaj wiatru właściwie jak na razie nie ma, 0,2 punktu będzie miał dodane reprezentant Estonii, no i pierwsza nota, do której będziemy się odnosić, to 233,1 punktu. No Granerud, sezonowiec, no, wygrywał już też Puchar Świata 2 lata wcześniej, tak? W sezonie 2000-2001, więc to też nie jest tak, że no, Dawid Kubacki oczywiście ten ubiegły sezon miał najlepszy w karierze w kontekście Pucharu Świata, nawet go nie dokończył, więc no, pytanie, gdyby wystartował we wszystkich zawodach, czy byłby na podium. Ale no, jest pewien postęp, szczególnie w przypadku Kubackiego i Żyły i na to liczymy, spokojnie. Tutaj Sebastian Szczęsny w Eurosporcie wypowiadał się, mówiąc, że rozmawiał z Markiem Nelke i ten go, no wiadomo, że będzie go uspokajał, ale mówił, że poczekajcie do turnieju 4 skoczni. A tymczasem Martin Hamann skacze bardzo ładnie, 133 metry, to naprawdę dobra odległość, o 10 metrów więcej niż w pierwszej serii miał ten zawodnik. No, Martin Hamann to może nie jakiś bardzo znany zawodnik, jeżeli chodzi o Puchar Świata, no ale no, dużo startował też przecież na zapleczu. Oczywiście obejmuje prowadzenie 254,6 punktów, więc sporo dołożył do noty Artiego Aigro, a Martin Hamann ma lat 25, więc no, jak na te czasy, to jeszcze powiedzmy sobie szczerze, że to jest jeden z młodszych zawodników. Simon Amann, no to ten to akurat jest najstarszy w kontekście tego, że no wiadomo, Kasai gdzieś jest daleko poza Pucharem Świata, choć widzę, że też gdzieś w Europie Kasai trenuje, ale Amann naprawdę może imponować, bo regularnie nam punktuje w Pucharze Świata w tym sezonie. No i teraz skoczył też bardzo dobrze Simi, 132,5 metra. No to bardzo cieszy, że ten zawodnik już 42-letni dalej ma ogromną frajdę ze skoków narciarskich i dalej chce, choć pamiętam, że przed poprzednim sezonem było tak, że bardzo mało trenował latem, mało tych skoków, więc można powiedzieć, że hobbystycznie tak podchodził. Teraz już chyba lepiej to lato przepracował, on tam studiuje jeszcze, więc to jest naprawdę postać przebarwna. Drugie miejsce w tej chwili, 2,5 punktu za Martinem Hamannem, Simon Amann. Także, no i z tego co pamiętam, to oni też wczoraj byli dość blisko siebie w klasyfikacji. No i tutaj zaskoczenie trochę in minus, bo dopiero 27 po pierwszej serii był Domen Prevc ze Słowenii. Czy to będzie lepsza próba w drugiej serii? Oj, lepsza i to dużo lepsza. Wyśmienity skok Domena Prevca powyżej rozmiaru skoczni 143 metry uzyskuje skaczący w żółtym, jasno-żółtym kombinezonie i białym kasku Słoweniec. Biało-niebieskie narty słoweńskiej firmy Slatnar, no i poniosły go bardzo daleko. To Slatnary, to nie wiem czy pamiętacie, to kiedyś były Elany, w sensie to inna firma oczywiście, ale kiedy Elan wycofał się z produkowania nartów skokowych, no to wskoczyła firma Petera Slatnara, który już robił wiązania i od tego czasu robił narty. Domen Prevc pierwszy o 23,9 punktu przeskakuje Martina Hamanna i tu spodziewana spodziewany duży awans tego zawodnika. Zobaczymy, jak wysoko. Daniel Huber. W telewizji widziałem, spekulowano w związku z tym, że Aigner był pierwszy, trzeci w Pucharze Kontynentalnym, co zrobią trenerzy austriaccy, ale Huber tutaj akurat zapunktował i skoczył solidnie. Nawet więcej niż solidnie, 133 metry. Teraz akurat odjęte punkty za wiatr właściwie od kilku skoków, czyli dość wysoka belka, wiatr też sprzyja i nawet ci teoretycznie słabsi zawodnicy, no akurat słabsi w kontekście finałowej 30 też są w stanie odlecieć. No szczególnie zrobił to Domen Prevc, który akurat z wiatru przedniego zawsze chętnie skorzysta i umie to zrobić. Daniel Huber drugi, 23,3 punktu za Domenem Prevcem, który tam sobie usiądzie. Akurat ma krzesełko ten zawodnik, który prowadził, nie musi stać. No i zobaczymy, jak długo będzie siedział. 25 po pierwszej serii był Junshiro Kobayashi z Japonii. To zawodnik, który punktował już wczoraj, punktuje już dzisiaj też, leci daleko i wysoko. No niesamowite, jak skoczyła forma starszego z braci Kobayashich w Klingental. Wczoraj był 25, a wcześniejsze wyniki tego sezonu 48, 21, 45, 47, a teraz 136,5 metra skacze Junshiro Kobayashi. To nie pozwoli mu raczej objąć prowadzenia, też ma odjęte punkty za wiatr. No właśnie, drugie miejsce, 257,6 punktu, uśmiechnięty, zadowolony na gnieździe trenerskim Kento Sakuyama. Były skoczek, jeszcze parę lat temu pamiętamy go, że startował w Pucharze Świata, a właściwie już drugi sezon pełni funkcję takiego głównego szkoleniowca, selekcjonera reprezentacji Japonii, choć w zeszłym roku, no, widząc go już na gnieździe trenerskim, co prawda formalnie na początku był podawany jako ten główny szkoleniowiec Masahiko Harada, ale właściwie to już Sakuyama w zeszłym sezonie był tym głównym trenerem. Imhoff też bardzo dobrze skacze. Ogólnie rzecz biorąc, szanowni państwo, mamy 4 Szwajcarów drugiej serii, to warto podkreślić, bo i Amann, i Imhoff, i Peier, i Deschwanden. 130,5 metra skacze Remo Imhoff. Tutaj trochę mniej. A nie, on akurat miał, przepraszam, dodane punkty za wiatr, więc okoliczność sprzyjająca, ale trochę tych metrów zabraknie. Jest trzeci w tej chwili Remo Imhoff, dość znacząco przegrywa z Junshiro Kobayashim, ale też kwestia odległości. Zadowolony pokazał, tak, Remo Imhoff, że tutaj mina uśmiechnięta po tym być powinna. Prevc, Kobayashi, Imhoff to jak na razie pierwsza trójka. No a teraz już Dawid Kubacki. Dawid Kubacki, mówiłem o tym, że liczę na to, że podciągnie się w drugiej serii, choć niestety ma tutaj niezbyt sprzyjające, przez chwilę pokazywało 5,5 dodanych, teraz 2,4, to spada to, więc może ten wiatr troszeczkę zelży i nie będzie przeszkadzał Dawidowi. 141 metrów, żeby prowadzić. Czy to będzie możliwe? 91,7, wysoko leci Dawid Kubacki. No i właśnie, to jest kolejny raz taka sytuacja. Niezadowolony jest z siebie Dawid Kubacki, bo on wysoko wychodzi z progu, wydaje się, że ma dobrą parabolę, z której można odlecieć, ale niestety on spada. Więc to trochę taka tendencja, jak kiedyś Dawid Kubacki miał, że bardzo wysoko wychodził z progu i niestety spadał. 129,5 metra. Niestety 6. miejsce. No, z wieloma zawodnikami przegrał. Dawid miał jeszcze pół punktu odjętych za wiatr. Tak machnął do kamery, gdzie ewidentnie dał do zrozumienia, że jest mocno z tego skoku niezadowolony. 25,1 punktu za Domenem Prevcem. No i to zaskoczenie i minus. Ja mówiłem w pierwszej serii, że dość dobrze jak na siebie skoczył Czofenik, ale te 132 metry dały dopiero tutaj, to było 22 miejsce, ale teraz skacze świetnie Czofenik. No ale dobra, zobaczcie, miał pół punktu odjętych za wiatr Dawid Kubacki, ale teraz już 3,9 ma odjętych Daniel Czofenik, co oznacza, że wiatr mu sprzyjał. Okej, wiadomo, jak nie ma formy, to patrzymy bardziej na ten wiatr, chcemy na niego zwalać, ale fakty są takie, że lepiej trafił Czofenik i mógł bardziej odlecieć. No na pewno też lepiej skacze w tej chwili Czofenik, jest drugi, no ale szkoda, że akurat nie przyfarciło się troszkę Dawidowi Kubackiemu. Czofenik o 3 punkty za Domenem Prevcem. No naprawdę tutaj wyśmienicie, 143 metry skoczył w pierwszej serii Domen Prevc. Też trochę niżej niż się wszyscy spodziewali highback. Zobaczymy jak będzie teraz. No on skacze w okolice 130 metrów, a nawet troszeczkę dalej, 133 metry, więc może to będzie trzecie miejsce. On akurat znowu ma punkty dodane, więc ten wiaterek tak nam no, niestabilnie troszeczkę dzisiaj wieje. Napisał Al Cappuccino, że Polakom nie wychodzą skoki w związku z telewizją, jaka to transmituje. No. Natomiast pragnę zauważyć, że choć teraz już nie pamiętam, Mistrzostwa Świata w Planicy były też pokazywane w tej telewizji, czy w telewizji polskiej? No nie, no to tak sobie żartujemy, oczywiście to nie zależy od telewizji. Jesteśmy po 10 skokach drugiej serii, prowadzi Domen Prevc przed Czofenigiem i Junshiro Kobayashim. Kobayashi dzisiaj lepszy od Michaela Highbacka. Też całkiem dobrze Remo Imhoff może skończyć na 25 miejscu. Huber, Hamann, no Kubacki dopiero 8 w tej chwili, więc może być 28. Oczywiście, jeżeli tutaj nic niespodziewanego się nie wydarzy. Zatem nie będzie progresu w przypadku Dawida Kubackiego. No i no, jeszcze nadzieja w Piotrku. Okej. Obniżmy te oczekiwania. Niech Piotrek chociaż zachowa swoje 17 miejsce i wtedy no, jakoś to będzie. Jeszcze tutaj sobie w międzyczasie chcę zobaczyć Remo Imhoff. Ma tutaj szansę być na 25 miejscu. Tak, i to będzie jego najlepsza lokata, bo był dotąd 29 w Lillehammer w jednym konkursie. Tylko raz punktował Imhoff, zatem nie dziwię mu się, że jest tak z siebie zadowolony. A tymczasem Szwajcar Kilian Peier, on był już 23, to jego top z tego sezonu. No i zobaczymy, teraz wstrzymywany trochę jest reprezentant Szwajcarii, już ponad pół minuty na belce startowej. I tak to wygląda. Pytacie, który Kubacki? Kubacki jest w tej chwili, jak widać też w tabelce, na miejscu 8 po 10 skokach. Kilian Peier rusza. Znowu chyba wiatr jest przedni. 144,5 metra trzeba skoczyć. A Kilian Peier skoczył 131 metrów. Więc dość solidnie, dość porządnie, ale myślę, że na pierwszą trójkę może to w tej chwili nie wystarczyć. Na niebiesko. Jeżeli chodzi o kombinezon Kilian Peier, cieszy to, że po tych licznych perypetiach, kontuzjach długo nie mógł wrócić do siebie, a przecież ja już to wielokrotnie tutaj mówiłem, brązowy medalista Mistrzostw Świata w Innsbrucku w 2019 roku. 7 jest Kilian Peier dopiero jednak. Miał, no tak, 6,4 punktu odjętych za wiatr. Jan Herl. Wczoraj był 10, dzisiaj dopiero 19 po pierwszej serii. To na pewno poniżej jego oczekiwań, a pewnie i możliwości. 91,4 na progu. No i też okolice 130, nieco ponad 130 metrów. Także to też nie było jakieś takie wybitne. No, chciałoby się powiedzieć, Austriacy słabną, bo i niżej był Czofenik po pierwszej serii, Highback i 5. Kraft też poza podium po pierwszej serii. Zatem Austriacy słabną, niektórzy Niemcy słabną, wiadomo, najlepsi dalej są najlepsi, ale Herl jest dopiero piąty po swoim skoku. Przegrał ze swoim rodakiem Haibeckiem, przegrał też z Junshiro Kobayashi, Czofenigiem i Domenem Prevcem. No tutaj Czofenik ma szansę się trochę poprawić. Tutaj zwracacie uwagę, że faktycznie nie ma w drugiej serii Finów. Włosi przepadli, no tak, Włosi też nie zakwalifikowali się do drugiej serii, no to wychodzi, że tam Instam był najlepszy, był 31 z Włochów, no i zabrakło mu. A teraz Johan Andre Forfang już ładnie leci i to był skok, który może dać mu prowadzenie na tym etapie konkursu. 138 metrów skacze Johan Andre Forfang. I czy wyprzedzi Domena Prevca? No, skoczył 5 metrów krócej od Domena Prevca, ale miał za to dodane punkty za wiatr. Okej, to jest różnica, powiedzmy, niecałych 3 punktów tutaj. Ładne lądowanie, noty, no jedna nota 19, więc wejdą 18,5. Sztekl zadowolony, ale Forfang jednak przegrywa z Domenem Prevcem o 1,3 punktu. 268,2 punktu ma Johan Andre Forfang z Norwegii. Domen Prevc już wielu zawodników przeskoczył, no ale teraz ważna dla nas sprawa. Piotr Żyła. 141,5 metra musi skoczyć, no chyba ma wiatr sprzyjający, więc zobaczymy, może tutaj odleci, 91,5 na progu, trochę zachwiany ten lot, no nie wygląda to dobrze, no i było ok, ale to nie był skok taki, gdzie moglibyśmy być z niego w 100% zadowoleni, to i tam pewnie coś musiało się wydarzyć, skądś te zawirowania się wzięły, 134 metry, no ale przy 4 punktach odjętych za wiatr, no niestety to nie będzie czołowa lokata, to też będzie spadek zapewne z tej pozycji, przynajmniej na teraz, którą zajmuje Piotr Żyła. Takie miał wachlowania w powietrzu i jest dopiero 6 w tej chwili. No te 18, 17,5 punktu, 255,3 punktu. Żyła przegrywa z Prevcem, Forfangiem, Czofenigiem, Kobayashim i Haibeckiem. Zatem w przypadku Piotra Żyły no powinna tutaj być... No nie, no właśnie to nie mogę powiedzieć, że powinna być zachowana druga dziesiątka, bo to właśnie jest za wcześnie, w szczególności, że teraz już Timi Zajc, no i Zajc skacze dalej od Piotra Żyły o metr. Mniej punktów odjętych za wiatr, więc Zajc raczej będzie przed Piotrem Żyłą, ale trochę skróciły się te skoki w ostatnich minutach, no i zobaczymy. Zajc też zaliczył spadek. 4. pozycja w tej chwili, przegrywa z Domenem Prevcem o 7,6 punktu. Jego nota to 261,9 punktu. Zatem tutaj Timi Zajc nie do końca może być z siebie zadowolony. No mamy tutaj trochę przetasowań. No wczoraj był 18 Zajc, więc tutaj być może jest perspektywa na coś podobnego. Halvor Egner Granerud. Czy to będzie jakieś przełamanie? Czy to będzie jakaś petarda? Zobaczymy, trzeba skoczyć 140 metrów, już wzbił się w powietrze, wysoka parabola, dobrze to wygląda. No i dobry skok w okolice rozmiaru skoczni Halvor Egner Granerud, to było dobrze. To był dobry skok Halvora Egnera Graneruda. W pierwszej serii miał 130,5, a teraz 139. Wygląda na powtórce, że dość dobrze trafił w próg, co pozwoliło mu naprawdę daleko skoczyć. Też dość dobrze wykończone. Noty od 19,5 do 18,5 wchodzą 3 dziewiętnastki. Sztekl zadowolony o 0,2 punktu. Granerud lepszy od Domena Prevca. 269,7 punktu. To nota zawodnika, który w tej chwili prowadzi. A to Halvor Egner Granerud. Także naczekał się trochę Domen Prevc, ale koniec czekania. Jesteśmy w połowie pierwszej serii, właściwie rozpoczynamy drugą połowę. 15 zawodników skoczyło, połowę drugiej serii oczywiście. Ren Nikaido z Japonii już w powietrzu. 1,7. No i dobry skok, natomiast brakuje odległości. Znowu zelżał troszkę ten wiatr przedni. 0,9 punktu odjętych za uśrednione podmuchy 0,08 metra na sekundę, zatem nieznaczny ten wiatr. Szóste miejsce Nikaido zajmuje po swoim skoku 260,4 punktu. W tej chwili jest szósty, Piotr Żyła 9, Dawid Kubacki 15. Zatem trudno się spodziewać, żebyśmy mieli Polaków dzisiaj w drugiej dziesiątce. To będzie niestety słabszy konkurs raczej niż w sobotę. No to pozostaje się nam już oczywiście emocjonować innymi nacjami. Teraz Peter Preuß, który był 14 w pierwszej serii, 13, przepraszam, miał 136 metrów i podobnie trzeba skoczyć, żeby objąć prowadzenie, ale znowu ma punkty dodane za wiatr Preuß, ale odskoczył, odleciał, może nie poza rozmiar skoczni, ale skoczył naprawdę bardzo solidnie, bardzo dobrze, 136,5 metra uzyskał Peter Preuß, jednak mniej tych dodanych punktów ostatecznie, 2,9, noty po 19, 19,5, Austriak dał 18,5, trochę nie docenił tutaj klasy 31-letniego Słoweńca, ale Preuß obejmuje prowadzenie 271,7 punktu, dołożył 2 oczka do noty Halvora Egnera Graneruda. Także zadowolony z siebie jest Peter Preuß, choć nawet taki skok oczywiście jeszcze nie gwarantuje miejsca w pierwszej dziesiątce. Jeszcze zostało nam 12 dżentelmenów na skoczni, którzy będą jeszcze oddawać swoje próby. Pierwszym z nich jest drugi, najstarszy w stawce, Manuel Fettner, 38-latek. No i powinien skoczyć około 139 metrów, dość niska prędkość na progu, 91 km na godzinę, ale mimo tego skacze wyśmienicie Manuel Fettner. Ja nie wiem, czy te przeliczniki oddają dobrze podmuchy wiatru, bo odleciał Fettner, no chyba że tak świetnie skoczył, a ma dodanych 4,4 punktu. To może być atak na pierwszą dziesiątkę Manuela Fettnera, bo naprawdę skoczył wybornie. Też dość dobrze jest oceniony, będzie miał 2,19 raz 18,5. No i spodziewam się, że zaraz oczywiście obejmie prowadzenie, w szczególności, że miał te dodane punkty, więc tutaj o kilka dobrych punktów powinien prowadzić, też większa odległość od Petera Preusa. No i czekamy jeszcze na ostateczne potwierdzenie. Bardzo zadowolony z siebie był Manuel Fettner. Tak jest, 282,3 punktu, o 10,6 tutaj pokonał Petera Preusa, który w przeciwieństwie do swojego brata Domena zbyt długo na krześle dla prowadzącego się nie nasiedział. Nazwijmy to roboczo gorące krzesło. 11 po pierwszej serii Daniel Andre Tande, 130,5 metra w pierwszej serii. Jak będzie teraz, on zaś ma już odejmowane punkty za wiatr i też skacze daleko, ale w tej chwili ta odległość niewiele daje. 138,5 metra to było daleko, daleko za zieloną linią, na której trzeba było wylądować, żeby objąć prowadzenie. Noty po 19, 18, 18,5 punktu. Tutaj Norwek trochę surowo swojego rodaka ocenił. Tande przegrywa nie tylko z Fettnerem, ale także z Preußem. 11,7 punktu traci do Fettnera, 1,1 punktu do Petera Preusa. Jego nota to 270,6 punktu. No to została nam ostatnia dziesiątka tego konkursu. Emocje będą jeszcze bardziej wzrastać, jeszcze bardziej tutaj mam nadzieję sięgać zenitu, niestety bez naszych i wiemy już, że, znaczy, chyba że ktoś by bardzo popsuł, ale na ten moment Piotr Żyła po 20 skokach drugiej serii jest 12, 18 Dawid Kubacki, więc tutaj wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują na to, że to będzie w tym przypadku trzecia dziesiątka naszych skoczków. No, wydawało się już po wczorajszym konkursie, że to będzie szło do przodu, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Martwi też to, że Paweł Wąsek tutaj, choć rokował na lepsze wyniki, nie wchodzi do drugiej serii, nie jest w stanie wejść do drugiej serii zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Więc tutaj, no i Kamil Stok, wiadomo, wysłany na treningi. No niepokoi trochę ta forma, no bo z kadrowiczów A, no to mówię, został odesłany do kontynentalnego Pucharu Aleksander Zniszczą, przypomnę, drugie, 7. miejsce w kontynentalu w Lillehammer, co jest dość dobrym wynikiem. No i teraz pytanie, ale myślę, że z niższą powinien zostać jeszcze w kontynentalu i spróbować nam na turniej 4 skoczni zrobić dodatkową kwotę startową. Przed nami skoki Lindwika, Laje, Paszke, Wellingera, Deschwandena, Krafta, Kobayashiego, Kosa, Laniszka i Geigera. Także zobaczymy, jest tu trochę, no szczególnie ten Lovro Kos to jest zaskakujące nazwisko, no i zobaczymy. Zacznie się to wszystko od Mariusza Lindwika, który już w Lillehammer dwukrotnie był w pierwszej dziesiątce, na 10. i 6. miejscu i też 10. miejsce zajmował po pierwszej serii. Wczoraj był 13, więc to mniej więcej te okolice między 10. a 15. Jak na razie przede wszystkim Lindwik tutaj się porusza. Wciąż jeszcze nie ma tutaj czerwonego, w sensie zielonego światła. Jeszcze się Lindwik nie pojawił. Pojawiła się za to informacja, że tak jak przez całą pierwszą, w sensie drugą serię, zawodnicy będą startować z belki numer 18, choć jednak nie, bo pokazała się na grafice informacja, że belka 18, a po chwili Lindwig schodzi sobie o schodek niżej i jest przestawiona belka na 17. No mam nadzieję, że to nie będzie zbyt asekuracyjne, bo ten wiatr kręci raz z przodu, raz z tyłu. Fakt faktem 3,5 punktu Lindwig będzie miał dodane już na starcie. Co to wszystko przyniesie? Mam nadzieję, że jury tutaj nie przekombinowało. Rozpoczęła się ostatnia dziesiątka tego konkursu. Mariusz Lindwig wzbija się w powietrze, mocne wyjście z progu, poderwał się, leci. No i leci daleko, ale to nie był skok, żeby utrzymać swoją pozycję. To nie było wystarczająco daleko. Tylko 0,8 punktu odjętych, 131 metrów. Mariusz Lindwig krócej niż w pierwszej serii. No i to będzie spadek i być może nawet znaczący spadek w klasyfikacji. Bo jest dopiero 9. po swoim skoku Mariusz Lindwig. Jest między Timim Zajcem i Renem Nikaido. Tutaj ten Nikaido dość dobrze się spisał, w okolicach 20. miejsca będzie, zatem no może to odważna teza, ale zobaczymy, jak będą układać się kolejne skoki. Na razie na pewno nie pomogła Mariuszowi Lindwikowi obniżka belki startowej. No ale może za chwilę wiatr będzie się wzmagał i ta decyzja się obroni. Stefan Laje rusza do boju tymczasem i on akurat ma punkty odejmowane, więc mówię, tu cały czas się zmienia na plus albo na minus. Laje 91,6, dobra, prędkość na progu, no i Laje tutaj skacze dobrze, 136,5 metra, no nie jest to 140, ale Fettner miał 141,5, Preuß 136,5, czyli dokładnie tyle samo co Laje. Laje miał przewagę, no odjęte punkty za wiatr, Preuß miał dodane, no i pytanie, jak to się wszystko złoży, ale może wystarczy na to, żeby przynajmniej Petera Preußa pokonać. Myślę, że może to być za mało, żeby objąć prowadzenie. Przybijają pionę Stefan Horngacher z Michalem Doleżalem, który jest dzisiaj na wieży sędziowskiej. No tak, Laje przegrywa z Fettnerem i to o 9,9 punktu, ale jest lepszy od Petera Preußa. Laje akurat jest z siebie zadowolony. Jest z siebie zadowolony. W tej chwili drugi, a przed nami jeszcze 8 zawodników, więc tutaj w okolicach 10 Stefan Laje się pokaże. Skaczą z 17 belki od Mariusza Lindwika. Przed skokiem Mariusza Lindwika, czyli przed pierwszą dziesiątką, obniżono belkę do 17. To odpowiedź na pytanie z czata. A tymczasem Pius Paszke, 4. zawodnik Pucharu Świata, wczoraj był 5., dzisiaj 8. po pierwszej serii, też dobra prędkość, 91,5, a akurat ma odjęte punkty za wiatr, czyli wiatr sprzyjał, doleciał do prawie 140 metrów Paszke, 139,5 dokładnie, nie obejmie chyba prowadzenia, jeśli wierzyć tej linii zielonej wyznaczającej tyle, ile trzeba skoczyć, ale to będzie bardzo blisko, noty po 19, 19,5 punktu. No i czy pierwszy, czy drugi, bo myślę, że to jest kwestia taka w tej chwili w przypadku 33-letniego reprezentanta Niemiec. Paszke zadowolony, to Bawarczyk, i jest drugi za Fettnerem o 3,4 punktu. Także zgodnie tutaj z przewidywaniami mówiłem, że jest duża szansa na to, że Fettner wskoczy do czołowej dziesiątki po tym skoku i faktycznie to się udało. No był 12, więc tutaj nie miał tak daleko. No i zobaczymy. Fettner, Paszke, Laje. To pierwsza trójka. No, w tej dziesiątce już ci Austriacy i Niemcy zaczynają dominować. Andreas Wellinger, wicelider Pucharu Świata, jest na miejscu 7 po pierwszej serii. Wczoraj był 4, a teraz jest trochę wstrzymywany. Tutaj ten wiatr, no niestety zaczyna troszkę kręcić znowu, ale dostał już zielone światło Wellinger. 139,5 metra powinien skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Jest w stanie to zrobić. Świetna prędkość, 91,8 i kapitalny, wyśmienity skok Andreasa Wellingera. On wyrównuje rekord skoczni. 146,5 metra. 146,5 metra skacze Andreas Wellinger. A publiczność w Klingental w euforii, w szale, bo ten rekord skoczni już nie będzie należał tylko do innego Niemca, już nie skaczącego od lat, Michaela Urmana, a będzie też współrekordzistą Andreas Wellinger. No ale trafił na ponad pół metra na sekundę pod narty, co z 17 belki musiało się tak skończyć przy takiej klasie i dyspozycji Andreasa Wellingera. No i jest od razu już decyzja o tym, żeby obniżyć belkę startową na 16. Tutaj piszecie na czacie, ale urwał. No przy takim wietrze, jak mówię, zawodnik o takiej formie w tej chwili, o takiej klasie wykorzystał to, ma 293,1 punktu. Pokonał Fettnera o 10,8 punktu. Horngacher z Doleżalem też w euforii na gnieździe trenerskim, uśmiechnięty od ucha do ucha. Wellinger obejmuje prowadzenie. Ostatecznie bilans punktów za belkę i za wiatr minus 2 i 3, więc ostatecznie niedużo tych punktów odjętych. Czy w tej niemiecko-austriackiej czołówce zamiesza też zawodnik oczywiście niemieckojęzyczny Gregor Deschwanden? No zobaczymy, ale dalej chyba utrzymuje się ten wiatr z przodu, ponad pół metra na sekundę, więc tutaj Deschwanden może sobie poradzi z tej niższej belki startowej 16. No i zobaczymy. 147 metrów musi skoczyć. Musi skoczyć rekord skoczni, żeby objąć prowadzenie. Ależ znowu mamy emocje. 91,6 na progu. Deschwanden chyba przeskoczył Wellingera. 146,5 metra skoczył, czyli wyrównał rekord skoczni. A i myślałem, że może dołożył te pół metra Gregor Deschwanden. A on ma szansę na życiowy wynik, bo był 6 po pierwszej serii. Jeżeli obejmie teraz prowadzenie, no to już pobije swój rekord. 2 razy 7 miejsce jak dotąd. Minus 5,5 odjętych za wiatr, 6,9 dodanych za obniżoną belkę. Miał te pół metra na sekundę pod narty i skoczył wyśmienicie, choć noty niższe, 18, 17,5. Tutaj może stracić trochę Deschwanden, więc czy obejmie prowadzenie? Obejmuje jednak prowadzenie. 293,6 punktu. Dodał sobie jeszcze pół punktu do noty Andreasa Wellingera. Gregor Deschwanden z życiowym wynikiem w Pucharze Świata dzisiaj w Klingenthal, a w ogóle Szwajcarzy spisali się dzisiaj wyśmienicie. Oczywiście pozostali będą tam nieco niżej. Imhoff jest w tej chwili 19, Peier 21, 24, Simon Amann, no ale cała czwórka naprawdę dzisiaj spisuje się świetnie. No i co zrobi jury? Czy skaczemy dalej z 16 belki? Nie. Już z 15, no bo na belce pojawia się Stefan Kraft. Na starcie 10,4 punktów dodanych za wiatr. Trochę zelżał, ale dalej jest z przodu. Ponad 0,3 metra na sekundę, Kraft 90,5 na progu, no i nie był w stanie skoczyć tak daleko Stefan Kraft. No to jest pytanie, czy to był słabszy skok, czy po prostu w tych warunkach ciężko było z tej belki skoczyć dalej. 131 metrów Stefan Kraft, więc on nie dość, że dzisiaj raczej na podium nie będzie, bo był 5 po pierwszej serii, no to jeszcze może nie utrzymać nawet swojej pozycji, bo tutaj te skoki były przed nim zdecydowanie dłuższe, a przy 131 metrach to może być naprawdę duży spadek. No, 5. miejsce, jakoś utrzyma się może w tej dziesiątce Stefan Kraft. 18,2 punktów przegrał z Gregorem Deschwandenem. Deschwanden w najgorszym wypadku będzie 5. Niesamowicie skakał dzisiaj Deschwanden, ale no niestety ten wiatr też tutaj ma znaczenie. Ja nie powiem, że to jest loteria, ale troszkę wiatr rozdaje karty. Piąty po pierwszej serii Kraft jest piąty po swoim skoku, więc tutaj będzie zdecydowanie najsłabszy konkurs Stefana Krafta w tym roku. Wczoraj był drugi, przypomnę. No i teraz Kobayashi. Kobayashi dość długo czekał na zielone światło, ale ma dobre warunki. To może być świetny skok. Kobayashi już w powietrzu, ale niska prędkość 93. Czy będzie w stanie dolecieć? No nie jest w stanie zawodnik skoczyć z tej 15 belki. I Kraft sobie nie poradził. I Kobayashi. To jest 103, to są 134,5 metra mamy. Tyle skoczył. Noty 18,5, 19, 19,5. Też niemały rozstrzał, ale to jest dopiero czwarte miejsce w przypadku Japończyka. 281,4 punktu. Przegrał nawet z Fettnerem, oczywiście z Wellingerem i Deschwandenem również. Kobayashi dzisiaj na podium nie będzie. Wczoraj był trzeci, przypomnę. No, rosną szanse Gregora Deschwandena na podium. W szczególności, że zostało nam już tylko 3 zawodników, a teraz jest ten Lovro Kos. No jestem bardzo ciekaw. 30 zawodnik wczoraj. To jego dopiero drugi start w tym sezonie w Pucharze Świata, bo wcześniej go nie było. Trochę zelżał ten wiatr, no to Lovro Kos będzie miał problem. Spodziewam się, że będzie miał problem. Też jeszcze tutaj jest wyczekiwanie, ale już zapaliło się zielone światełko. 15 belka, tylko 0,13 metra na sekundę w tej chwili pokazuje uśredniony pomiar, czyli będzie niewiele odjętych punktów, ale będzie ciężko może mu skoczyć. 96, ale dość ładnie leci Kos. No i dobrze skoczył, w tych warunkach skoczył dobrze, no ale to raczej nie wystarczy na podium. Tak się spodziewam, że 133 metry to będzie za mało, żeby wskoczyć na podium. Fettner w tej chwili jest na pudle, jeszcze oczywiście dwóch zawodników, a Fettner był 12 po pierwszej serii. Niesamowity tutaj skok Manuela Fettnera w drugiej serii. Bardzo się podciągnął. A jak będzie z Lovro Kosem? No to 18, 18,5, 19. Wiatr miał 0,01 metra na sekundę pod narty, czyli tutaj odjętych 1,1. Także wiatr nie pomagał. 10,4 dodanych za belkę. Trzeci jest w tej chwili Lovro Kos. No ale na podium się nie zmieści, natomiast no, będzie to naprawdę świetny wynik tego zawodnika. Gregor Deschwanden będzie na podium. Niesamowite. To będzie nie tylko życiowy sukces Gregora Deschwandena, ale też pierwsze podium w karierze tego zawodnika. No ale zostało jeszcze dwóch. Andrzej Laniszek. Też 96 i ładnie leci Laniszek, ale nie będzie prowadził. Nie będzie prowadził Laniszek, bo skoczył za krótko. Skoczył 134,5 metra. On już znowu miał wiatr dobry, ponad pół metra na sekundę pod narty, więc można powiedzieć, że nie wykorzystał tego. I teraz pytanie, czy to z Kosem powinien wygrać, bo skoczył dalej od niego, choć tutaj te odjęte punkty za wiatr mogą zrobić różnicę, więc poczekajmy jeszcze. Noty jak u Laniszka dość wysokie, 19 punktów. Przegrywa Lovro Kos? Nie przegrywa. W sensie Laniszek nie przegrywa z Lovro Kosem, bo jest z nim ex aequo w tej chwili. Dwóch Słoweńców na trzecim miejscu. Deschwanden, Wellinger i potem Kos i Laniszek na trzecim miejscu. Deschwanden wciąż prowadzi. No, nie spodziewam się, że Karl Geiger nie będzie w stanie tutaj Deschwandena przeskoczyć, choć naprawdę też będzie trzeba skoczyć bardzo daleko. Czy Deschwanden wygra te zawody? Ależ by była piękna historia. Nie tylko byłoby pierwsze podium 32-letniego Szwajcara, ale też pierwsze zwycięstwo. Tu pisaliście wcześniej, że o takich Szwajcarów Simon walczył. No zobaczymy. Duże wyzwanie przed Karlem Geigerem. Jeszcze nie ma zielonego światełka, musi skoczyć 137 metrów. Coś w tych granicach. Wiatr jest, teraz pokazała się grafika boczna, nawet w porywach do 6 metrów na sekundę w tej chwili. Wydaje się, że skakanie na ten moment jest niemożliwe. Na szczęście to są porywy i ten wiatr szybko ginie, ale jest to trochę niebezpieczne. No, trzeba poczekać, to jest ostatni zawodnik. Też trzeba mu stworzyć bezpieczne warunki do latania, do skakania. Czy będzie 39. podium dla Geigera? Jeszcze nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze musimy poczekać. Cały czas tam właśnie i to za progiem, nie bezpośrednio, ale gdzieś nad bólą, takie boczne podmuchy wiatru przekraczające korytarz i w związku z tym Karl Geiger musi zejść z belki startowej. No to zobaczymy. Lovro Kos i Andrzej Laniszek mogą być tuż za podium. Na podium na pewno będzie już Deschwanden z Wellingerem, tylko pytanie na jakim miejscu. Musimy jeszcze trochę poczekać. Czekamy na skok Karla Geigera. Jestem bardzo zadowolony, że tak licznie tutaj ze mną śledzicie ten konkurs. No dobra, Geiger dostaje zielone światło, ma dobre warunki, ma pół metra pod narty, 138,5 metra i będzie zwycięstwo. Dobra prędkość, 91, no i leci także, chyba wygra Geiger, skoczył powyżej 140 metrów. Karl Geiger wygra te zawody, choć miał aż 0,7 metra na sekundę pod narty, 7,6 odjętych punktów za wiatr. Deschwanden miał 5,5, więc tutaj troszkę zyskał na tym, ale też wysokie noty, po 19 punktów ma Karl Geiger, ale myślę, że odległością tutaj wygra. Te 141,5 metra powinno wystarczyć, żeby po raz drugi wygrać w Klingental. Niemcy dotąd nie wygrywali w Klingentalu, udało się to w sobotę, to się zaraz okaże, że Geiger ma dublet w Klingental. No ale poczekajmy, jeszcze nie mamy noty końcowej. Deschwanden tutaj miał 52,5 punktu, jeżeli chodzi o jury, czyli noty za styl, więc tutaj też wydaje się, że to będzie okoliczność sprzyjająca dla Karla Geigera, który skoczył pięknie, ładnie wylądował ten skok na 141 metrów. No i jeszcze musimy trochę wstrzymać oddech, ale ja typuję, że te zawody wygra jednak Karl Geiger. Choć życzę tego Deschwandenowi oczywiście, sympatyczny zawodnik. Karl Geiger jest pierwszy, Karl Geiger wygrywa te zawody. Pokonał o 4,3 punktu Gregora Deschwandena, jego nota to 297,9 punktu. Niesamowicie skakał dzisiaj Karl Geiger, 141 i 141,5 metra. Więc podwójny triumf Niemców, dublet Niemców i jak mówiłem, jest nie tylko 39. podium w karierze Karla Geigera, ale i 15. zwycięstwo w Pucharze Świata. Wielkie brawa dla Niemca, ale tutaj też już nie jest tak, że Niemcy i Austriacy dominują, bo najlepszym z Austriaków jest dzisiaj nawet nie Stefan Kraft, tylko Manuel Fettner na 6. miejscu, ale ci najlepsi Niemcy trzymają poziom. Trochę się zamienili, bo teraz Geiger podskoczył. Geiger przed Deschwandenem. Gregor Deschwanden z życiowym sukcesem. 2. miejsce, pierwsze podium w karierze tego 32-letniego szwajcarskiego skoczka. No i jest na 3. miejscu Wellinger, który ma podium 3. w tym sezonie i 32 w karierze, także to też świetna sprawa, jeżeli chodzi o tego zawodnika. No i tuż za podium Lovro Kos i Andrzej Stękała, którzy byli ex aequo. 6. Fettner, 7. tym razem Ryoyu Kobayashi, 8. Pius Paszke, dopiero 9. Stefan Kraft, najsłabszy wynik w tym sezonie, pierwszy raz poza podium Pucharu Świata Kraft w tym sezonie i 10. zamyka Stefan Laje. Ale wciąż mamy jednak w 10. tych Niemców, tylko tutaj troszkę niżej co po niektórzy, 2 Austriaków, zatem Słoweńcy pojawili się, Japończyk oczywiście, który już był w 10. No i Norwegowie głównie utrzymują się w tej drugiej 10. Mamy tu i Tandę, i Graneruda, i Forfanga, i Lindwika. No niestety w 3. 10. dzisiaj Polacy, 22. ostatecznie Piotr Żyła, a 28. Dawid Kubacki. Warto też podkreślić, że w finałowej 30. mieliśmy wszystkich 4 Szwajcarów, w tym na podium Gregor Deschwanden, więc to na pewno będzie świetna sprawa. Tak, tutaj też zauważacie na czacie, że żadnego Norwega w finałowej 10. Zatem kolejny wspaniały konkurs. Tutaj już w telewizji, w Eurosporcie między innymi toczyły się te dyskusje, że jednak coś się zmieniło w kontekście jury, które pozwala na dalsze skoki, że tak nie obniża tej belki aż tak znacząco, żeby tutaj nie było tych zawodów emocjonujących, widowiskowych. No teoria jest na to, że to nie jest sezon olimpijski i dlatego sobie na więcej pozwalają. Ja bym sobie życzył, żeby to była jednak tendencja dłuższa, ponieważ okazuje się, że naprawdę można skakać powyżej rozmiaru skoczni i przynajmniej w tej, tutaj na tej skoczni w Klingental to są bezpieczne skoki. Tutaj 146,5 metra można skoczyć. No i podkreślmy to, Wellinger i Deschwanden wyrównali rekord skoczni dzisiaj, wieloletni rekord skoczni Michaela Urmana. Zatem jeszcze wrócę do Was za chwilę na chwilę. Teraz chwila przerwy i wytchnienia, a Wy zostańcie z nami i zapraszam do dyskusji na czacie. Jak się Wam podobał ten konkurs i co sądzicie o postawie Polaków? Jestem z powrotem, za nami kolejny świetny konkurs. Przypomnę, wygrał go Karl Geiger przed Gregorem Deschwandenem i Andreasem Wellingerem. Polacy na 22 miejscu Piotr Żyła, 28 Dawid Kubacki. To są te pozycje naszych zawodników. które są punktowane dzisiaj. No niestety na tyle mogliśmy liczyć. 37. Paweł Wąsek, 40. Andrzej Stękała. Maciej Kot został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach, więc nawet nie miał szans powalczyć o ewentualne punkty Pucharu Świata. No właśnie, jeżeli chodzi o Puchar Świata, jak tutaj kształtuje się klasyfikacja, liderem pozostaje Stefan Kraft, 509 punktów, jeszcze tutaj niemała przewaga. Wellinger ma o 129 punktów mniej, 380. Trzecie miejsce po dzisiejszym zwycięstwie utrzymuje Karl Geiger, który ogólnie bardzo mocno awansował, bo o ile dobrze pamiętam, przed tym weekendem był na 7. miejscu w Pucharze Świata, ale już wczoraj po zwycięstwie wskoczył na miejsce 3. No i potem na 4. miejscu Pius Paszke, 283 punkty, 5. Jan Herl, 236 dokładnie, 6. Kobayashi, 223, 7. Laje, 202. I tak, Czofenik 8, 188 punktów, 9 Laniszek 178 punktów i do dziesiątki po dzisiejszym drugim miejscu wskoczył Szwajcar Gregor Deschwanden, który ma 174 punkty. No i potem mamy jeszcze 11 w klasyfikacji Pucharu Świata jest Hajbek, 12 Peter Preuß, 13 Manuel Fettner, 14 Timi Zajc, 15 Mariusz Lindwig, 16 Halvor Egner Granerud, 17 Filip Rajmund, który tutaj nie skakał w ten weekend z powodu choroby, 18 Johan Andre Forfang, 19 Domen Prevc. Na 20. miejscu po 6 konkursach Piotr Żyła ma 56 punktów, 24. o 10 mniej od Piotra Żyły Dawid Kubacki, 46 oczek, no i właściwie tyle. No pozostaje na 37. miejscu Paweł Wąsek z 8 punktami, tutaj to się nic w ten weekend nie zmieniło. 43. jeszcze sklasyfikowany z 3 oczkami jest Kamil Stoch. No i co? Za tydzień już przedświąteczna ta rywalizacja w Engelbergu. To jest dobre miejsce dla naszych i będziemy tutaj oczywiście liczyć się z tym, że będzie lepiej. Oczywiście nie może być tej gwarancji, bo mówię, to nie jest też tak, że przychodzi skocznia, która jest dla nas dobra i jeżeli są problemy z formą, to nagle wszystko się zmieni na plus i zmieni na lepsze. Ale trzeba mieć nadzieję, trzeba mieć pewną dozę optymizmu. Ja wierzę w to, że im bliżej przełomu roku, im bliżej turnieju 4 skoczni, no to forma naszych będzie rosła. No tutaj o tyle progres, że do 2. dziesiątki wczoraj wskoczyli Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Tym razem tej 2. dziesiątki nie było. No szkoda, że nie widać postępów u Pawła Wąska. No pytanie, Paweł Wąsek zmienił narty, dostał nowe przed tym weekendem i właściwie no, w trakcie treningów, kwalifikacji je testował. No pytanie, na ile to wpłynęło pozytywnie, ale mam nadzieję, że też będzie tutaj coraz lepiej. Pozostaje liczyć na to, że Kamil Stoch wróci już w Engelbergu z niezłą formą, żeby dodał taki kolejny bodziec, żeby to był przynajmniej zawodnik punktujący w 2. dziesiątce na przykład, nie? Żeby już od czegoś zacząć, żeby nawet jak nie w 2. dziesiątce, żeby zacząć punktować. Tego sobie bardzo życzymy i Kamilowi Stochowi również. No i pytanie, co teraz trenerzy zrobią z Maciejem Kotem i Andrzejem Stękałą, którzy tutaj zostali powołani na ten Puchar Świata, ale nie zapunktowali. Nawet mówię, Maciej Kot nie był w stanie wejść, ale to z powodu dyskwalifikacji, normalnie byłby w pierwszej serii dzisiaj, więc wielka szkoda. Dość dobrze spisał się w Pucharze Kontynentalnym Aleksander Zniszczą, który był 2. i 7. w Lillehammer. No i teraz pytanie, czy zostawić Zniszczała? Ja myślę, że zostawić Zniszczała jednak. Niech już tam stara się o tę kwotę startową. No ale poczekajmy, jakie będą decyzje trenerów. Tutaj Al Cappuccino pisze, jak się widzi, to żonglowanie belkami to nie tylko odechciewa się oglądać, ale tutaj nie dokończę czytania. No ale jednak weźmy pod uwagę to, że nie można moim zdaniem negatywnie ocenić żonglowania belkami w tym konkursie, ponieważ mimo obniżenia belek został wyrównany 2 razy rekord skoczni, tak? I mieliśmy ileś tam skoków powyżej rozmiar i nie można powiedzieć, że ten konkurs nie był emocjonujący. Ewentualnie można było narzekać na kwalifikacje, gdzie faktycznie wiatr jeszcze bardziej przeszkadzał, jeszcze był bardziej tylny, ale w konkursie było już dużo lepiej, więc ja oceniam ten konkurs jako kolejny bardzo emocjonujący. Tutaj sugestia, że kadra Polski powinna wrócić do Polski i potrenować do turnieju 4 skoczni. No nie wiem, no pytanie, ale nie sądzę, żeby tutaj kadra została wycofana z Engelbergu. W szczególności, że po Engelbergu trochę tej przerwy będzie, co prawda tam jeszcze między Engelbergiem i turniejem 4 skoczni bodaj 22 grudnia będą Mistrzostwa Polski, więc myślę, że akurat to sprawi, że troszkę tego czasu, może nie odpoczynku, ale czasu na spokojny też jeszcze trening, start w Mistrzostwach Polski, może troszeczkę faktycznie regeneracji będzie między Engelbergiem i Oberstdorfem i turniejem 4 skoczni, oczywiście biorąc pod uwagę to, że będą Mistrzostwa Polski, tak? I raczej tutaj trzeba będzie w tych Mistrzostwach Polskich Polski skoczyć. No to tyle z mojej strony właściwie. No jeszcze nie napawają nas optymizmem jakoś bardzo skoki Polaków, ale bądźmy tutaj z wiarą, nadzieją i ja wciąż tutaj będę się upierał, że najlepsze jeszcze przed nami w tym sezonie i minie jeszcze kilka tygodni i będziemy zupełnie się śmiać z tego, co działo się na początku sezonu, że tak tutaj się martwiliśmy, że tak narzekaliśmy na formę polskich skoczków, a szybko o tym zapomnimy po tym, jak już niedługo, mam nadzieję, będą naprawdę w dużo lepszej formie. Jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie widzom, którzy tu tak licznie ponownie zgromadzili się na tej transmisji. Jeśli transmisja Wam się podobała, zostawcie jeszcze łapkę w górze, subskrybujcie mój kanał, możecie też wspierać przez Buy Coffee, link jest pod tym filmem w pierwszej linijce, można taką wirtualną kawkę postawić, jeżeli doceniasz to, co robię. Pewnie zobaczymy się w ciągu tygodnia podczas takiej transmisji już na spokojnie analizującej to, co się wydarzyło, ale myślę, że w międzyczasie będzie się też dużo dziać w kontekście ewentualnych zmian kadrowych i tak dalej, więc myślę, że będzie sobie o czym tutaj podyskutować. Jeszcze raz bardzo dziękuję, zostańcie z moim kanałem o skokach narciarskich. Kłaniam się nisko, Krzysztof Niedzielon, do usłyszenia, do zobaczenia.